Raz, dwa, trzy. Szanowna Pani Prezes, Czcigodni Księża, Panie, Panowie. Miałem dziś od razu, powiem, dłuższe przemówienie, ale nie wygłoszę. Nie wygłoszę, bo prelegenci się spieszą. Nie wygłoszę, bo czasu jest mało. A w tej części historycznej chcieliśmy dzisiaj Państwu zaproponować wysłuchanie dwóch opowieści. Księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego i doktora Leona Popka, szefa naszego Wydziału Kresowego. I dla nich, dla tych dwóch wystąpień dzisiaj tutaj zgromadziliśmy się. Ale czuję się w obowiązku jednak parę słów Państwu przekazać. Kilka dni temu byli Państwo, ja nie mogłem być tam w Hucie Pieniackiej na kolejnych uroczystościach. Zanim wrócili Państwo do własnych domów, zanim zdążyliście usiąść w własnych fotelach, okazało się, że strona ukraińska wysyła sygnał, wiadomość, jaką, że będą prowadzili pracę. Tam w Hucie Pieniackiej będą prowadzili te prace, dla nas zaskakujące. W jakim celu? Bo my pracę prowadzimy po to zawsze, żeby odnaleźć ludzi, żeby odnaleźć szczątki, żeby odnaleźć doły śmierci, żeby ich zidentyfikować, godnie pochować. Ale strona ukraińska mówi coś innego. Będziemy to robili, bo Polacy zawyżają liczbę. Znaczy państwo zawyżają tą liczbę. My, naukowcy, zawyżamy tą liczbę ofiar. Negują także obecność Ukraińców w mordzie. Jeszcze do niedawna mogłoby się wydawać, że świat idzie w jakimś uporządkowanym kierunku, jakimś przewidywalnym kierunku. Tymczasem, Szanowni Państwo, żyjemy w czasie, kiedy wszystko, co wydawało się stabilne, przestaje już być stabilne. Nagle my, Polacy, staliśmy się celem ataków. Nie jesteśmy ofiarami. Nie jesteśmy państwem, które w sposób pięknie stanęło do walki w 1939. Jak żadne inne społeczeństwo Europy świadectwa patriotyzmu, bohaterstwa nie dało. Polacy to zrobili. A dzisiaj słyszymy, że odpowiadamy za Holokaust. Dzisiaj mówią to przedstawiciele państwa izraelskiego i różnych środowisk na Zachodzie. Dzisiaj Niemcy chętnie z nami chcą dzielić się odpowiedzialnością za własne czyny. Dziś od Ukraińców słyszymy, że to my wymyślamy ofiary. Jesteśmy sprawcami. Jak możemy przeczytać na tej haniebnej tablicy, którą w Hucie Pieniackiej ustawiono, to do mordu w Hucie Pieniackiej doszło dlatego, że placówka AK, cytuję, bestialsko zamordowała kilku żołnierzy niemieckich. Słowa haniebne, słowa nieprawdziwe, ale one nie padają tylko tam, wśród lokalnej, miejscowej społeczności ukraińskiej. One są wypowiadane przez przedstawicieli i to wysoko postawionych państwa ukraińskiego. Dwa lata temu ze strony ukraińskiej otrzymaliśmy jako Instytut Pamięci Narodowej zakaz wjazdu czy zakaz poszukiwań na terenie państwa ukraińskiego. Ten zakaz jest aktualny do dziś. Usłyszeliśmy nawet, że jeżeli się stałoby tak, że nie posłuchamy tego, oni nie gwarantują nam bezpieczeństwa na terenie państwa ukraińskiego. To są realia. Jeszcze rok temu wystąpiliśmy do Ukrainy z prośbą o to, abyśmy mogli przeprowadzić pracę, mimo tego zakazu. Wśród wielu miejsc, które wymieniliśmy, była także Huta Pieniacka. Nie dostaliśmy zgód na żadne miejsce do dzisiaj,
a więc od 2 lat nie ma żadnych zgód. I nagle dowiadujemy się ze strony ukraińskiej o tym, że to oni będą prowadzili pracę w Hucie Pieniackiej. A przecież my nic o tym nie wiemy. Szczątki Polaków zamordowanych przez UPA mają być podejmowane przez nieznane osoby, nieznanych specjalistów? Myślę, że słowo prowokacja jest właściwym, żeby określić tę sytuację. Czego możemy się spodziewać? Myślę, że przed wyborami na Ukrainie do tego nie dojdzie, chociaż mogę się mylić, ale stanie się to wkrótce. Myślę, że na 2-3 dni wcześniej będziemy powiadomieni o tym, że prace się rozpoczynają i trzeba będzie szybko reagować, pojechać. Ale szanowni państwo, w tych pracach nie o prawdę chodzi i nie o badania chodzi. To my realizujemy naukę, to my prowadzimy pracę. Na Ukrainie realizowana jest polityka i cele polityczne. Przykład Chruszowice. To miejsce, które dla Ukraińców do dzisiaj stanowi dowód na to, że w Polsce niszczy się upamiętnienia ukraińskie. Państwo pamiętają, że w Chruszowicach 2 lata temu lokalna społeczność rozebrała pomnik ku czci UPA. Strona ukraińska stała na stanowisku i nawet poszczególne ministerstwa tak się wypowiadały, że tam pod tym pomnikiem jest kilkunastu członków UPA. Źle się stało, że ten pomnik został rozebrany spontanicznie. Tam przez lokalną ludność. To władze państwa polskiego powinny nie dopuścić do powstania tego pomnika, a jeżeli już powstał, należało go rozebrać zgodnie z prawem, decyzją wojewody bądź innego urzędnika państwowego. Bowiem tam, szanowni państwo, na tym pomniku mieliśmy nie nazwiska osób, bo grób w Polsce przysługuje każdemu, nawet członkowi UPA, ale grób, a nie pomnik ku czci 4 kureni UPA. A tak było w Chruszowicach. I kiedy rok temu pracowaliśmy w Chruszowicach, zaprosiliśmy do tych prac stronę ukraińską. Mogli być i byli, mogli obserwować, mogli uczestniczyć w naszych pracach. Proponowaliśmy także pobranie materiału genetycznego ze szczątków. I szanowni państwo, to co się działo tam na miejscu, w Chruszowicach, moim zdaniem będzie się działo w Hucie Pieniackiej. 2 równoległe, nieprzystające do siebie światy. Stary cmentarz w Chruszowicach, w związku z tym szczątki wielu ludzi. Odkrywamy te same doły. My widzimy coś, Ukraińcy widzą coś zupełnie innego. Godzinę od chwili, kiedy rozpoczęliśmy pracę, dowiedzieliśmy się już z mediów ukraińskich, że odkryto szczątki członków UPA. Na podstawie czego? Na podstawie tego, że znaleziono jeden guzik bieliźniany Wehrmachtu. Jeżeli znajdujemy szczątki zniszczone, które uległy erozji, to dla strony ukraińskiej jest to dowód na to, że te ubytki to są ślady po kulach. Kiedy znajdujemy kogoś, kto jest w stanie daleko idącego rozkładu, te szczątki są praktycznie niewidoczne. Strona ukraińska, patrząc na te same szczątki, mówi, że to nie są XIX-wieczne szczątki. I tu pada opowieść ze strony ukraińskiej. To są szczątki pani, która nosiła jedzenie do UPA, zabili ją kawudziści, nastąpił potem rozkład szczątków, dlatego są do dzisiaj tak zniszczone. Przez kilkanaście godzin, do 23 w czerwcu tamtego roku, tam w Chruszowicach przeżywaliśmy taką oto rzeczywistość. Mówię o tym dzisiaj państwu w tym miejscu, żeby powiedzieć, że to się wydarzy, myślę, wkrótce znowu. My będziemy widzieli coś innego niż widzą Ukraińcy. Ale chciałem państwu zapewnić, i to jest najważniejsze, że ze strony Instytutu Pamięci Narodowej my na pewno tam będziemy. Będziemy tam od pierwszej do ostatniej chwili. Będziemy się domagali uczestnictwa w tych pracach, a nie tylko obserwacji tych prac. I na pewno tej sprawy
nie pozwoliły zakończyć Ukraińcom w wybranym przez siebie momencie. Jeżeli już zrobili to, co uczynili, ogłosili światu, że będą prowadzone prace. Dobrze. Ale do momentu, kiedy znajdziemy wszystkich i to my będziemy pracowali tam na miejscu. Z nimi, bo inaczej się nie da. Ale o tym mogę Państwa zapewnić. Państwo nie zostaną z tą sprawą własną, bo to jest sprawa nas wszystkich Polaków. Nie godzi się, żeby w ten sposób traktować szczątki naszych. Nie godzi się, żeby po tylu latach rzucać obelgi. Bo to jest obelga, to co ostatnio słyszymy ze strony ukraińskiej wobec nas wszystkich. I zapewniam, że ze strony Instytutu Pamięci Narodowej ta pomoc będzie zawsze. Wierzę, że także ci, którzy reprezentują państwo polskie w różnych innych urzędach i ministerstwach, zrozumieją, że te sygnały, które płyną ze strony Ukrainy, to nie są sygnały przyjacielskie. Taka jest nasza ocena. Wierzę, że kiedyś nastąpi taki czas, kiedy będziemy mogli mówić o badaniach naukowych, o rzetelności tych badań i czynić to na poziomie merytorycznym. Na teraz, szanowni państwo, w mojej ocenie, to jeszcze nie ten czas pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Dziękuję. Dziękuję. Jako pierwszy proszę, żeby zabrał głos pan doktor Leon Popek. Szanowni państwo, tytuł swojego referatu zatytułowałem Huta Pieniacka i inne miejsca pamięci narodowej. Walka o prawdę, walka o pamięć. Tytułem wstępu należy powiedzieć, że po wymordowaniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię Polaków na Wołyniu w 1943, a przypomnę, że zginęło co najmniej 60 tysięcy Polaków, spalonych zostało ponad 2 tysiące polskich wsi, kolonii, tam gdzie mieszkali Polacy. Na początku 1944 roku pożoga banderowska przesunęła się w kierunku południowym i objęła województwa lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie oraz tę część województwa wołyńskiego, gdzie wcześniej nie było mordów, na przykład okolice Wiśniowca. Już w styczniu 1944 roku zbliżał się front ze wschodu. Słychać już było armaty. Przerażeni Polacy, którzy w wielu miejscowościach czekali poprawy swojej sytuacji, wyzwolenia, ocalenia. A tu też należy dodać, że na skutek działalności Sowietów, tych czterech wywózek, które są dosyć dobrze już opisane, na skutek poborów do Armii Czerwonej w latach 39-41, rozstrzeliwań więźniów, następnie za okupacji niemieckiej wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy, terrorze ze strony Niemców i policji ukraińskiej w służbie niemieckiej. Polacy na tych terenach byli pozbawieni inteligencji, działaczy społecznych, wojskowych. Podziemie zbrojne AK było bardzo słabe, zaś samoobrony posiadały o wiele za mało broni, amunicji i kadry dowódczej. Właśnie ten okres zbliżającego się frontu, wycofywanie się wojsk niemieckich i węgierskich, postanowili wykorzystać bojówki ukraińskie, sotnie skupione wokół OUN UPA, ale również do tego celu zniszczenia Polaków zaczęli wykorzystywać niemieckie formacje wojskowe, SS, niemal całkowicie składające się z młodych ochotników ukraińskich. Tu mam na myśli 14. Dywizję SS Galicję. Cele i zamiary ukraińskich nacjonalistów w całej pełni oddaje tajna dyrektywa terytorialnego dowództwa Ukraińskiej Powstańczej Armii. Z czerwca 1943 roku. Cytuję. Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu.
przy odejściu wojsk niemieckich należy wykorzystać ten dogodny moment dla zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 60 lat. Tej walki nie możemy przegrać i za każdą cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski położone obok leśnych masywów powinny zniknąć z powierzchni ziemi. W ślad za eksterminacją ludności polskiej szła akcja usuwania materialnych przejawów tej obecności w myśl rozkazu OUN z 9 lutego 1944 roku. Cytuję. Likwidować ślady polskości, zniszczyć wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków kultowych, zniszczyć drzewa przy zabudowaniach tak, aby nie pozostały nawet ślady, że tam kiedykolwiek ktoś żył, ale nie niszczyć drzew owocowych przy drogach. Do 21 listopada 1944 roku zniszczyć wszystkie polskie chaty, w których poprzednio mieszkali Polacy. Zwraca się uwagę raz jeszcze na to, że jeżeli cokolwiek polskiego pozostanie, to Polacy będą mieli pretensje do naszych ziem. Postój 9 luty 44. Koniec cytatu. Proszę Państwa, ta dyrektywa nie mówi o mordowaniu, mówi tylko o mordowaniu mężczyzn w wieku 16-60 lat. W rzeczywistości mordowano wszystkich, kobiety, mężczyzn, dzieci, starców, osoby duchowne. Proszę Państwa, nie ma czasu, żeby, bo szerzej o Hucie Pieniackiej będzie mówił ksiądz Tadeusz. Ja tylko powiem, bo chcę jeszcze Państwu pokazać coś, czego wiem, że ksiądz Tadeusz nie powie, czy nie pokaże. Chcemy się uzupełnić. Tylko powiem, że ta zbrodnia ludobójstwa pochłonęła według obliczeń pani Ewy Siemaszko z terenu województwa wołyńskiego 60 tysięcy Polaków, województwo lwowskie około 25 tysięcy Polaków, województwo stanisławowskie 18 tysięcy Polaków, województwo tarnopolskie 28 tysięcy Polaków. Te badania nie są jeszcze zakończone. W dalszym ciągu są nowe dokumenty, nowe relacje. Ta liczba rośnie. Na dzień dzisiejszy mamy udokumentowanych co najmniej 131 tysięcy zamordowanych Polaków tylko w tych czterech województwach. Osobne pytanie, gdzie spoczywają Polacy, gdzie leżą, jak są upamiętnieni? Zobaczymy to na slajdach. Ale już teraz chciałem bardzo gorąco podziękować Stowarzyszeniu Huta Pieniacka i tutaj na ręce, Małgosiu, na Twoje ręce, Pana Franciszka, bardzo Wam serdecznie go dziękuję za to, że walczycie o prawdę, walczycie o pamięć. To, co Pan Minister przy Grobie Nieznanego Żołnierza mówił, że zachowujemy to, że zachowujecie to. Chciałem podziękować bardzo serdecznie Szczepanowi Siekierce za to, co robicie Panu Komańskiemu, Panu Bulzackiemu i świętej pamięci, ale za to, co robi Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich. Za te trzy wielkie tomy poświęcone właśnie poszczególnym województwom. Za te setki, tysiące nazwisk, relacji, zdjęć, dokumentów. Wspomniałem już Ewę Siemaszko. Jej praca i praca jej taty, gigantyczna rzecz, gigantyczny wysiłek. Widzę tutaj jeszcze cały szereg innych osób. Wybaczcie, że nie będę wymieniał wszystkich, ale bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, co robicie na rzecz prawdy i pamięci. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę Państwa, przejdziemy do slajdów. To, co widzimy na tym slajdzie. Będę musiał obsługiwać laptopa i to, co widzimy, to jest obraz, który wszyscy żeśmy zapamiętali, gdy 8 lipca 2018 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda składa kwiaty w łanie pszenicy. To jest miejscowość koło Ołyki, Kolonia Dobra. To tam zginęło około 60 Polaków i do dnia dzisiejszego leżą gdzieś ich kości. Być może ten łan pszenicy właśnie wyrósł na tej polskiej krwi, na tych polskich kościach. Zdjęcie bardzo symboliczne, oddaje właściwie rzeczywistość, bo takich miejsc, proszę Państwa, na Wołyniu będziemy mieli około 2000 i takich miejsc w województwie lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim będziemy mieli kolejnych około 2000 miejsc. Na dzień dzisiejszy tworzymy taką mapę miejsc pamięci, mapę miejsc grobów, jam grobowych, mogił pojedynczych i zbiorowych. Proszę Państwa, dobrze znane zdjęcie, Huta Pieniacka, pomnik, którego już nie ma. Pomnik wysadzony 2 lata temu, na którym ten obecny, wybudowany przez społeczność ukraińską, władze ukraińskie, według twierdzenia tych samych władz jest nielegalny. W świetle prawa ukraińskiego, tak twierdzi Światosław Szeremeta. Co jest ważne, tutaj, na tym pomniku, to jest niezwykle istotne, jest zaledwie kilka pomników, gdzie chociaż niepełny jest ten napis, ale jest to słowo zamordowanych 28 roku, 44 roku. Chociaż nie ma sprawców, ale jest to słowo zamordowanych. Jak zobaczymy, na pozostałych tych słów nie ma, a jeżeli były, będą wydrapywane, wystukiwane, niszczone, skuwane. To jest otoczenie tego pomnika. To tutaj będziemy, myślę, że szukali mogił mieszkańców zamordowanych w Hucie Pieniackiej. No i taki materialny tam Maryja, która na tym cokole przetrwała, myślę, że będzie też nam błogosławić. Proszę Państwa, ten krzyż z tym napisem stoi już od 15 lat, od 14 lat, 15 rok. Dopiero kilka dni temu minister, pan Cichocki, zaprotestował przeciwko temu napisowi, który jest zakatowanych polskimi szowinistami. To jest bulwersujące. Osoby, które zginęły być może z rąk polskich, 20 kilometrów od Huty Pieniackiej, nagle staje ten pomnik tutaj i bez komentarza. Myślę, że tutaj szkoda czasu, żeby omawiać, ale proszę Państwa, ja pokażę Państwu, takich pomników jest więcej. Ta z kolei tablica, to upamiętnienie w 3 językach. Też nie będę szerzej o tym mówił. Rok temu pan profesor Krzysztof Szwagrzyk informował, mówił do mediów, jak rażące, jak bulwersujące są te napisy o właśnie mordowaniu w nieludzki sposób żołnierzy niemieckich. Proszę Państwa, Huta Pieniacka to nie jest jedyne miejsce, gdzie dokonano zbrodni na Polakach przez te same formacje. Ten sam 4. pułk SS z dywizji Galicjem, który mordował mieszkańców Huty Pieniackiej, kilkanaście dni później, 12 marca 1944 roku, zamordował około 400 Polaków w Podkamieniu. To jest upamiętnienie na kwaterze, gdzie myślę, że jest część Polaków pochowanych, bo do końca nie wiemy, nikt nie robił badań, nikt nie robił poszukiwań, ekshumacji. Niektórzy mówią, że do dnia dzisiejszego w studni na terenie klasztoru znajdują się szczątki Polaków zamordowanych wtedy. Proszę zwrócić uwagę na napis, bardzo, bardzo taki lakoniczny. Pamięci mieszkańców Podkamienia i okolic, którzy zginęli w marcu 1944 roku. Od bomby, w pożarze, w wypadku samochodowym. Kilkaset osób. Nie ma sprawcy, nie ma
nic więcej. To jest ta Podolska Częstochowa, klasztor, kościół i klasztor ojców dominikanów. To tutaj, między innymi z Wołynia, ksiądz Stanisław Jałkowski razem z parafianami z Poczajowa ukryli się, sądząc, że tutaj znajdą ocalenie. Nie znaleźli. Proszę Państwa, na terenie tego klasztoru, tego kościoła nie ma żadnej tablicy informującej o tym, że zginęło tutaj 12 marca kilkuset Polaków, łącznie z księżmi i zakonnikami. Widać ślady jeszcze po kulach. Nie wiem, czy one jeszcze są do dzisiaj, bo w tej chwili tam trwa remont. Proszę Państwa, kolejna miejscowość, Palikrowy. Ten sam czwarty pułk policji SS, ta sama Sotnia UPA, która mordowała Polaków w Podkamieniu, w Hucie Pieniackiej, 12 marca 1944 w Palikrowach, 365 osób. To tutaj dochodziło do dantejskich scen rozdzielania osób z małżeństw mieszanych. I największa tragedia. Rodzice mieli wybrać, czy dziecko jest Ukraińcem, czy dziecko jest Polakiem z rodzin mieszanych, polsko-ukraińskich. Straszna rzecz. Upamiętnienie współczesne, jeszcze wcześniejsze z czasów radzieckich. I to jest niedokończone upamiętnienie na mogile, na terenie cmentarza w miejscowości Palikrowy. Pomnik już zaczyna powoli się rozlatywać. Nigdy nie został dokończony. Jak widzimy, ta taśma spinająca, bo te płyty zaczynają odpadać. Tu nawet nie wyciągnięto drewnianych tych podpór, na których ten pomnik usadowiono. Tutaj rosną chaszcze. Tu jest zbiorowa mogiła tych 365. Pomnik nigdy nie był poświęcony, nie jest dokończony. Proszę Państwa, Kuropatniki. Województwo tarnopolskie. Zbiorowa mogiła co najmniej 24 Polaków zamordowanych przez UPA w nocy z 3 na 4 kwietnia 1944. O tutaj jest ta mogiła. Tutaj leżą. Być może tu, ale pokazują nam to miejsce. To jest Chodaczków Wielki, kościół zniszczony, zburzony, ale tuż koło kościoła znajduje się zbiorowa mogiła. Również tutaj zamordowano co najmniej 862 Polaków, leżą tutaj w tej mogile. Zamordowali ich żołnierze SS Galicjen, a upamiętnienie jest następujące. Tu spoczywa około 300 osób rozstrzelanych przez niemieckich, faszystowskich grabieżców w 1944 roku. Tyle. 300 z 862. Pan Szczepan Siekierka w swojej książce podaje nazwiska. 862 osoby jest upamiętnionych. Bardzo skromnie, jest z czasów sowieckich, 300 osób. Proszę Państwa, miejscowość Wołoszcza. To jest cmentarz parafialny. Zbiorowa mogiła około 60 Polaków zamordowanych przez UPA w kwietniu 1944 roku. Tu leżą. To są pokrzywy. Krzak jakiś, kaliny wyrósł. 60 osób. Proszę Państwa, następna miejscowość. Dorżów. Kościół zdewastowany w maju. W maju 1944 roku UPA zamordowała w tym kościele 65 Polaków, głównie kobiety, starcy i dzieci, w tym 3 siostry zakonne. Nie ma żadnego upamiętnienia. Na cmentarzu nawet nie wiemy, czy w ogóle są pochowani na cmentarzu, czy gdzieś w jakichś rowach, krzakach. Kościół był używany później jako magazyn nawozów dla miejscowego kołchozu. Proszę Państwa, przejdę. Tu mamy Berezowicę Małą, upamiętnioną, jak widać napis, jest to słowo zamordowanych też, ale chcę powiedzieć Państwu o jednej rzeczy. Było to możliwe, to był taki krótki okres, taka krótka odwilż, gdy świętej pamięci Andrzej Przewoźnik miał partnera po drugiej stronie, który
godził się na pewne rzeczy tytułem pewnego takiego, można powiedzieć, wzajemnego porozumienia. I to był bardzo krótki okres, bardzo krótki okres. Powstało kilka upamiętnień. Później już niestety nie było to możliwe. Tu mamy, tak jak na tym napisie, zamordowani 23 luty 44. Kolejne upamiętnienie, Ichrowica. Wigilia 44 roku, gdy Polacy siadają do Wigilii, łamią się opłatkiem, UPA napada, morduje, ginie ksiądz Szczepankiewicz. I proszę Państwa, też udało się wtedy ten napis zamordowanych, ale ktoś go systematycznie skuwa, jest wykuwany, jest niszczony. Proszę Państwa, przejdę do Wołynia. Pozwólcie, że też o paru rzeczach, bo ja się cieszę, że po raz pierwszy mamy możliwość mówienia na konferencji szerzej, że nie tylko Wołyń, bo ten Wołyń jest już w literaturze przedmiotów, w konferencjach, nawet w uroczystościach, bardzo szeroko mówimy o Wołyniu i bardzo dobrze. Ale pamiętajmy, nie tylko Wołyń, Małopolska Wschodnia, Lwowskie, Tarnopolskie, Stanisławowskie. Ale teraz sięgnę celowo, żeby pokazać pierwszy mord pierwszej sotni UPA w kolonii Parośla. Zginęło 8 lutego 1943 co najmniej 173 osoby. Proszę Państwa, głośno mówię, pytanie, czy te szczątki ludzkie, które tutaj spoczywają, gdzieś tak, to jest, ta mogiła jest w lesie. Praktycznie są 2-3 miesiące w roku, gdzie można tam dojechać, jak jest bardzo sucho. Tą drogą można przejechać. Jak się ma samochód jeszcze z napędem na 4 koła i wysoki, można dojechać do tego lasu, do tej mogiły. Ta mogiła jest poza zasięgiem osób, które by chciały odwiedzić. Czy należałoby pomyśleć może, czy nie dokonać ekshumacji i przenieść tych szczątków w godne bardziej miejsce, gdzie mogłyby odbierać zasłużoną modlitwę. Proszę Państwa, dla mnie zdjęcie niesamowite. To jest miejscowość Kustycze, właściwie Kustycze Las. Pani Janina Gruszka szuka mogiły swojego wujka, Witolda Dobrowolskiego, który zginął 8 lipca 1944 roku. Towarzyszył Zygmuntowi Rumlowi i Krzysztofowi Markiewiczowi. To są ci delegaci rządu polskiego, którzy pojechali na rozmowy z UPA. To są ci rozerwani końmi. W tym lesie, jak powiedziano nam, są gdzieś szczątki około 100 Polaków. Próżno szukać tam krzyża, jakiegokolwiek znaku. Gdzieś tam obok kopalnia piasku, być może już te szczątki zostały wywiezione gdzieś. Nie wiemy. Małe Chołoby, powiat Kamień Koszyrski. Ten krzyż leżał, znalazłem jakiś kawałek drutu, przywiązałem go tutaj do spróchniały krzyż, do tej akacji. Pod tą akacją leży dwóch kapłanów zamordowanych przez policję ukraińską w kwietniu 1943 roku. Ksiądz Józef Szostak i brat Piotr Mojsiejonek. Od 2 lat kuria biskupia w Łódzku za pośrednictwem IPN-u stara się o ekshumację i przeniesienie tych szczątków dwóch kapłanów, kapłana i brata zakonnego do Kamienia Koszyrskiego, żeby godnie pochować na cmentarzu rzymskokatolickim. Proszę Państwa, tu na tym, to jest Ołyka, cmentarz rzymskokatolicki, obok, 10 metrów obok, prezydent Rzeczypospolitej właśnie miał przemowę, były składane wieńce, a tutaj pod tym murem, o tutaj, jest zbiorowa mogiła, pojedyncze mogiły, ale tutaj zostało zakopanych pod koniec grudnia 1943, na początku stycznia 1944 roku około 100 Polaków i kilkunastu Żydów. Orzeszyna. Tu gdzieś w tym lesie jest zbiorowa mogiła 306 osób, które zostały zamordowane 11 lipca 1943 roku. Ostrówki. Chcę zwrócić uwagę, że pomnik niedokończony. Przerwano budowę tego pomnika, dlatego że strona polska chciała
żeby znalazły się tablice po jednej stronie i po drugiej stronie z nazwiskami 1050 osób zamordowanych, 475 osób z Ostrówek, 575 osób z Woli Ostrowieckiej. Strona ukraińska się nie zgodziła na to. Pomnik jest niedokończony, ktoś wyrwał orła. Napis bardzo lakoniczny, też nie ma sprawców, jest tylko pamięci mieszkańców, którzy zginęli 30 sierpnia 1943 roku. Kisielin, zdjęcie bardzo dobrze znane, to właśnie w tym Kisielinie, w tym kościele i w tej plebanii, o tutaj bronili się Polacy cegłami, kaflami, odpierali atak banderowskiej sotni świetnie uzbrojonej, ale wierząc zapewnieniom UPA, 80 osób wyszło z kościoła. Zostali zamordowani, rozstrzelani i leżą tutaj koło kościoła, leżą w tym miejscu. To tak wygląda upamiętnienie, bardzo skromne, postawione przez rodziny zamordowanych, głównie przez Sławosza Włodzimierza Dębskiego. I ten napis, tutaj pochowane gromadiany polskie nacjonalności, jak i zaginęły, tragiczno zaginęły 11 lipca 43. Poryck, niedaleko, 11 lipca 43. Proszę Państwa, pomnik zbudowany w czasach radzieckich jeszcze został, tutaj zginęli, tak? To jest pamięci mieszkańców, a tu był napis, z czyich rąk i kiedy. To zostało skute, te napisy zostały skute, tu nie ma tych napisów. Podobnie jak w 2003 roku, gdy na cmentarzu była uroczystość z racji 60. rocznicy zbrodni w Porycku, z udziałem dwóch prezydentów, Kuczmy i Kwaśniewskiego, przygotowywano pomnik, ale już wykuto, skuto napisy słowo zamordowanych. Nie ma. Jest tylko 11 lipca. Nie ma słowa zamordowanych. Proszę Państwa, Wiśniowiec. Wiśniowiec stary. Kościół w ruinie, na którym rosną drzewa. W tym kościele, przypomnę, 21 lutego 1944 roku banderowcy napadli, wojska niemieckie i węgierskie się wycofały, banderowcy napadli w Wiśniowcu Starym na kościół, gdzie około 300 Polaków było, wymordowano wszystkich. Ruiny kościoła, tam jeszcze strach wchodzić, bo te cegły w każdej chwili mogą spaść, ale dzieci, które tam się bawią, mówią, że kości ludzkie są i że w podziemiach, w kryptach są tysiące ludzkich kości. Jest jedna taka wersja, że zaraz po wejściu Sowietów szczątki ludzkie zostały wrzucone do podziemi kościoła, być może one znajdują się w dalszym ciągu tam. Proszę Państwa, Wiśniowiec Nowy. To są budynki klasztoru ojców karmelitów bosych. Sam klasztor został zburzony, wypalony przez banderowców, a następnie przez władze radzieckie rozebrany. I w tym klasztorze 21 lutego 1944 roku zginęło około 300 Polaków. Ich ciała, szczątki w kwietniu, kilka miesięcy po już, jak weszli Sowieci, przeniesiono na cmentarz i pochowano na cmentarzu w Wiśniowcu Nowym, tu gdzie obecnie rosną krzaki. To jest piękny, potężny z XVIII wieku pomnik wiśniowieckich. A ta droga biegnie przez cmentarz do tych gospodarstw. Po prawej stronie widzimy, to jest też na cmentarzu, kopiec chwały UPA z takim napisem: wieczna pamięć, sława herojom, żertwom komunistycznej. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w czerwono-czarnych barwach. Janowa Dolina. Wielki Piątek. 43 roku, 21-22 kwiecień. Zginęło 600, co najmniej 600 Polaków. Kobiet, mężczyzn, kobiet, dzieci. Jest tam w tej chwili upamiętnienie, ale w centrum wsi jest takie upamiętnienie. Nie wiem, czy będzie to niestety słabo, ale proszę mi uwierzyć, że to dotyczy, napis jest mniej więcej taki, że 20
Tutaj 21-22 kwietnia 1943 roku są wymienione sotnie, które zniszczyły jedną z największych baz polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. Taki jest napis. Polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. Jedna z największych baz. Wypalone osiedle, ludność cywilna. Memoriał pierwszej ukraińskiej dywizji Hałyczyna Ukraińskiej Nacjonalnej Armii. To są brody. Tak wygląda upamiętnione groby żołnierzy z tej dywizji. A w Równem mamy pomnik, olbrzymi pomnik kata Wołynia, Kłyma Sawura z napisem w 60. rocznicę dowódcy UPA Kłymu Sawuru, Dmitrij Kłaczkiewski i tak dalej, sława Ukrainy. Proszę Państwa, chcę pokazać polską pamięć, polskie upamiętnienia i ukraińską pamięć, ukraińskie upamiętnienia. Proszę Państwa, w 2013 roku organizowaliśmy ekshumację mieszkańców kolonii Gaj. Zginęło wtedy około 600 Polaków. Mam nazwiska 320 osób, które zginęły. Dostaliśmy zgodę i odkopujemy, pracujemy w dawnej strzelnicy, gdzie złożono szczątki, wrzucono te szczątki tych zamordowanych osób. I co się okazuje, że w środku tej strzelnicy, w środku tego dołu śmierci, ktoś zadał sobie duży trud, żeby przywieźć, obliczamy co najmniej dwie furmanki, bo tam nie da się dojechać inaczej, dwie furmanki śmieci, różnych śmieci. To było celowe działanie. Chodziło o sprofanowanie, celowe sprofanowanie tego miejsca, świętego dla nas. Rozkopane zostały te miejsca. I co znajdujemy? Ano znajdujemy, tych wanien były dwie. Tu mamy resztki roweru, jakieś buty, folia, szkła, kafle, Bóg wie co jeszcze. Dwa wózki dziecięce. Szczątki w nieładzie, rozkopane, poniszczone, pocięte szpadlami. No jak się kopie taki dół, no to, proszę Państwa, brakuje później tych kończyn, które zostały, nie wiadomo, czy w ogóle nie gdzieś wyrzucone. To tak wygląda liczenie przez różne metody. 81 osób, co najmniej 81 osób. Pogrzeb. Proszę Państwa, tu mamy i władze też ukraińskie, i miejscową ludność, miejscowa ludność, ale to zdjęcie celowo Państwu pokazuję, bo chcę jeden przykład podać, niesamowity przykład. W czasie tego pogrzebu, właściwie tuż przed, odnalazła się pani Hania, dziecko, które 30 sierpnia 1943 roku w Gaju miało półtora roku, może rok, ona nie wie, ona nie pamięta. Dwa dni po wymordowaniu Polaków miejscowi Ukraińcy zostali siłą wypędzeni do zakopywania polskich trupów. I w jednym z gospodarstw znaleźli dwie starsze osoby, dziecko małe oraz roczną Hanię, która siedziała, miała w ręku kawałek chleba, nic nie mówiła, nie płakała. Któryś powiedział, zabij ją szpadlem. Laszka. Nikt nie miał sumienia, żeby zabić dziecko szpadlem. Wzięli ją, wsadzili na wóz, zawieźli do wsi, do Kaszówki. Zawieźli do rodziny, która nie miała dzieci. I mówią, że przywieźli. Ta rodzina wychowała ją jak swoje dziecko. Pod koniec życia matki, ona się dowiedziała, że ona jest, chociaż się domyślała, bo dzieci ukraińskie przezywały ją Laszka, dokuczały jej. Ale przeżyła i ona szuka, być może, ona mówi, być może w tych trumnach są kości moich rodziców, może mojego brata, może szukamy, być może nikt nie przeżył z jej rodziny. Proszę Państwa, sprawiedliwy Ukrainiec, Michajło Potocki, to on uratował moją babcię,
Franciszkę Popek. Z narażeniem, jego ojciec, Iwan Potocki, z narażeniem swojego życia i życia całej rodziny uratował moją babcię. Ci sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali, często ginęli za to, że pomagali, za to, że ratowali. Pamiętajmy też o nich. To jest mocno spóźnione. Do dnia dzisiejszego żaden z tych sprawiedliwych Ukraińców w żaden sposób nie został uhonorowany. Proszę Państwa, i to ostatni slajd. To jest miejscowość Uchrynkowce. Dawny cmentarz parafialny, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła, gdzieś tutaj, 150 osób, Polaków zamordowanych ostatniego dnia roku, 31 grudnia 1944 i 1 stycznia 1945 przez UPA, w Nowy Rok, 150 osób. Tak wygląda upamiętnienie. Proszę Państwa, udało się zrobić też to zdjęcie, jest ta tęcza. Ja wiem, że tęcza teraz kojarzy się z LBGT, ale ja mam inne skojarzenie. Od razu mam, bardzo się ucieszyłem, że jest ta tęcza. Udało mi się zrobić takie zdjęcie z tęczą, dlatego że w Starym Testamencie jest, tęcza jest symbolem przymierza Boga z ludźmi. Proszę Państwa, ja chcę zakończyć moje wystąpienie. Wybaczcie, że trochę wymusiliśmy na księdzu Tadeuszu, że będę mówił pierwszy, ale za chwilę mam autobus, już bilet wykupiony do Lublina. Ale chciałem, żeby ta tęcza była takim znakiem przymierza Polaków i Ukraińców. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Ma bardzo mało czasu, ale myślę, że na 2-3 pytania to doktor Popek jeszcze odpowie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę wytać. Mam takie pytanie do pana profesora o Uchrynkowce. To jest w jakim województwie, jaki to jest Stanisławów, czy? Wydaje mi się, że to jest Tarnopolskie. Bo ja jestem świadkiem mordów, bo ja byłem też i dzięki Madziarom myśmy się uratowali. Ja byłem w 27 Dywizji Piechoty. I, proszę pana, ja korespondowałem z profesorem i z Siekierką, mam 4 tomy, 1000 stron. Siedzi z tyłu obok. A, przepraszam, to znamy się. Proszę pana, chciałem powiedzieć, że w Bednaru z mojej rodziny 6 osób zamordowali. Ja byłem świadkiem, że też zostało wrzucone osoby wszystkie i do dzisiaj nie było pochówku, do dzisiaj. A było w Bednaru wieś, to było 350 zagród. Proszę pana, z tego większość wymordowana przez 8 marca 1944. I zamordowali księdza, ksiądz Kucap został zamordowany i nie wiem, czy to jakaś publikacja o tej sprawie była do tej pory, bo ja mam dużo materiałów, ja mam 4 tomy, znaczy profesora tutaj tego i pana Siekierki. Pan Siekierka był moim świadkiem w sądzie była sprawa, proszę pana, 6 osób, sędzia rozpatruje, co 2 lata po jednym, razem zginęli, to jest niespotykane w ogóle, jak to może być tak i do dzisiaj jeszcze wszystko nie rozstrzygnięte, to jest to, sędzia to się nazywa, to ukraińskie nazwisko, bo powiem, że to już, ja obliżyłem sędziemu, co powiem, się przyznam, to prawda, ona mnie oskarżyła z niesławieni za to i tutaj jest jeszcze tego, no ale to dużo mówienia, ja bym z panem profesorem będę w kontakcie, bo mam dużo. Bardzo proszę. Bardzo dużo materiałów mam naprawdę. Bardzo proszę i proszę, pan jest z Warszawy, tak? Starczewski, z Zielonej Góry. O przesłanie do Instytutu Pamięci Narodowej albo na ręce pani Małgosi. Pani Małgosia jest tak. Pełnomocnikiem. To jestem, bardzo proszę. Jestem prezesem kombatantów wojewódzkich. Dziękujemy. Województwo lubuskie. Dziękuję bardzo. Może ktoś jeszcze, bo proszę Państwa, za 5 minut będę musiał, proszę wybaczyć. Ja mam krótkie pytanie. Tak.
Czy ma pan wrażenie, że stosunki oficjalne między państwowe Polski i Ukrainy układają się poprawnie w aspekcie tych właśnie spraw, które pan dzisiaj poruszał? Dziękuję. Ja nie wiem, panie profesorze, ja się nie czuję na siłach odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze, pan profesor odpowie. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać? Proszę państwa, tak reasumując, powiem tylko tyle. Mamy tysiące dołów śmierci do odnalezienia. Tysiące, to nie są, ja nie przesadzam. Jeżeli na Wołyniu mamy 2000 wsi, gdzie mordowano Polaków, ja już zaokrąglam, bo to jest ponad 2000. Jeżeli są wsie, gdzie jest jedna mogiła, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Proszę państwa, taka miejscowość Kąty, tam każde gospodarstwo jest dołem śmierci. Szczątki wrzucano najczęściej do studni albo do palącego się domu. Więc będziemy mieli 2000 miejscowości razy kilka, to już jakie daje pojęcie. Proszę państwa, około 10 do 15% naszych poszukiwań kończy się powodzeniem, sukcesem. To trzeba nieraz lat, trzeba wracać, trzeba systematyczności, trzeba też i nakładów pewnych i finansowych, i ludzkich, żeby jeżeli nie ma punktu odniesienia, jeżeli nie ma miejscowości, nie ma świadków już, tylko wiemy, że gdzieś tutaj, 300 metrów w jedną albo w drugą, w lesie, na łące, na bagnach, proszę państwa, jest to naprawdę bardzo trudne, a na naszych oczach odchodzą świadkowie, ostatni świadkowie. Za chwilę nie będzie miał kto nam powiedzieć, wskazać, gdzie mamy szukać kolejnych 2000 miejscowości w tych trzech województwach. Lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie. Kolejne miejscowości, kolejne doły śmierci. Proszę państwa, przed nami niesamowity czas, wyścig z czasem, bo odchodzą świadkowie. Strona ukraińska nie pozwala szukać i prowadzić ekshumacji, a ekipa Wydziału Wschodniego liczy 4 osoby w tej chwili. Jeszcze mamy Litwę, Białoruś. Proszę państwa, obliczamy, że gdyby nawet ekipa liczyła 30 osób, to pracy mamy na co najmniej 20-30 lat. Także to jest taka perspektywa, pod warunkiem, że będą dobre relacje polsko-ukraińskie i tych zgód będziemy je mieli. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Przed państwem ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szanowni państwo, postaram się tak przekazać te fragmenty swojego wystąpienia, które będą się łączyć, uzupełniać z wystąpieniem pana doktora, który jest świetnym specjalistą od Wołynia i który bardzo dużo naświetlił. Ja sobie pozwolę najpierw o takiej pewnej refleksji, to znaczy dzisiejszy dzień dla mnie jest też bardzo ważny, albowiem mija też 75. rocznica zagłady wsi moich dziadków, Korościatynko-Monasterzysk, powiat Buczacz, województwo tarnopolskie. Tak się stało, że w tym samym dniu, co SS Galicjen przy współpracy z UPA wymordowało na jednym krańcu województwa Hutę Pieniacką, to w nocy z 28 na 29 zorganizowany atak UPA wspierany przez świeckich, znaczy cywilnych członków OUN, czyli banderowców, dokonał podobnej zbrodni. Więc w jakiś sposób te dwie wsie, chociaż odległe od siebie o 80 kilometrów,
Dziękuję, wystarczy. No, są połączone wspólną historią. To jest pierwsza refleksja. Druga refleksja to dzisiejsza uroczystość, która była bardzo podniosła i niesłychane słowa uznania i dla pana ministra, i dla pani prezes za to, że przy grobie nieznanego żołnierza, przy dźwięku marszy wojskowych, wszystkim hymnu narodowego, kompanii honorowej, w sercu stolicy została oddana cześć pomordowanym, niezależnie czy oni byli w tej części Kresów, czy na Lubelszczyźnie, ale wszyscy zginęli. Natomiast co mnie zabolało ogromnie, no przemówienia oficjeli. Słowo ludobójstwo dla nich nie istnieje. Ono gdzieś tam chyłkiem, czasami jako czyny ludobójcze. Słyszeliśmy choćby w liście marszałka Sejmu, no, który nie chciał przyjść, wysłał tylko swoją tam panią poseł, ani słowa. Nie ma słowa. Nie istnieje to słowo. Tak? Więc jak my możemy oczekiwać od strony ukraińskiej, że ona przyjmie naszą prawdę, jeżeli w takim dniu przedstawiciele najwyższych władz polskich albo nie chcą przyjść, przysyłając zawsze zastępców. Niestety to samo było po stronie kościelnej. A słowo ludobójstwo jest tak zaklęte, jakby ono było no, czymś, które ma zburzyć te relacje polsko-ukraińskie. Myślę, że to jest też przykład taki dla mnie smutny. To znaczy ja nie wierzę, żeby III Rzeczpospolita przy tej ideologii opartej o doktrynę Giedroycia i zapomnij o Kresach, była w stanie przeskoczyć te poprzeczki. Dzisiejszy dzień raczej udowodnił, że być może pod presją wyborów te czy inne ugrupowania jakieś tam gesty zrobią. Natomiast ja to obserwuję od kilkunastu lat, biorąc aktywny udział w tych uroczystościach i pamiętam, jak zachowywał się świętej pamięci Lech Kaczyński, który dzisiaj jest czyniony takim świeckim świętym, jak uciekał od tej sprawy, jak nie chciał powiedzieć, jak nadskakiwano wszystkim kolejnym gloryfikatorom zbrodni banderowskiej prezydentowi Juszczence, obecnie prezydentowi Poroszence. Myślę, że tu się niewiele zmieni. No oczywiście odwołano najgorszego ambasadora, jakiego Polska miała, pana Jana Piekło z Kijowa, tylko i co z tego? To znaczy pod presją pewne rzeczy zostaną zrobione. Natomiast o ile tu jestem pesymistą, jeżeli chodzi o polityków, natomiast jestem optymistą, że świadomość społeczna się zmienia. Dlatego, że mam okazję brać udział w bardzo wielu wydarzeniach. Ostatnio w tą niedzielę był w Lwówku Śląskim, dwa tygodnie temu w Szczecinie odsłonięcie pomnika. To wszystko pokazuje, że tu się rozchodzi. Władza, niezależnie czy ma taką etykietkę partyjną czy inną, ona się rozchodzi od tych oczekiwań społecznych. Mija 30 lat niepodległej Polski, bo jest rocznica Okrągłego Stołu i 28 lat wolnej Ukrainy. I przez ten czas nie potrafiono wypracować, moim zdaniem obciąża to wszystkich po kolei, tu nie ma jakichś, że są lepsi czy gorsi, takiego no, podstawowego, elementarnego modelu, który jest w relacjach polsko-niemieckich, niemiecko-francuskich i węgiersko-rumuńskich, bo znam pewne sprawy i tak dalej. Natomiast tu jest ciągle tabu. Najważniejsza jest wrażliwość ukraińska, żeby broń Boże któryś prezydent czy minister ukraiński nie poczuł się urażony. I to jest najważniejsze. No więc zawsze się pytamy, gdzie jest wrażliwość polska, gdzie jest wrażliwość ofiar, gdzie jest pewna działalność. Myślę, że to, co będę mówił, to już będę starał się nie wchodzić w te tematy bieżące, chociaż myślę, że to jest bardzo trudno, bo ja już należę do tego pokolenia, które ma swoje lata. Moi rodzice, dziadkowie zmarli i oni się nie doczekali ani pochówku swoich krewnych, ani pamięci. Pojawiają się już tak liczne następne pokolenia, już urodzone w III Rzeczpospolitej. No być może dzięki internetowi, być może dzięki społecznym działaniom, tak jak Stowarzyszenie Huta Pieniacka, czy działania Urzędu Kombatantów, czy IPED-u, że pewnymi drogami część społeczeństwa będzie o tym pamiętała. Natomiast myślę, że została zatracona szansa,
ażeby ofiary ludobójstwa były tak samo traktowane jak ofiary ludobójstwa dokonywanego przez Niemców czy Sowietów. No tu niestety podzielono te ofiary na lepsze i gorsze. Jutro jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Zobaczycie Państwo, ile oficjeli pobiegnie pod grup nieznanego żołnierza, ale dzisiaj przyjść nie chcieli. Więc chwała tym, co chcieli przyjść. Proszę Państwa, pozwolę sobie to naprawdę bardzo krótko. Już część rzeczy musiałem usunąć. Muszę wspomnieć dwie rocznice, która jedna została całkowicie przemilczana w Polsce, a druga jest inaczej interpretowana niż powinna według mnie. To jest rocznica 450-lecia Unii Lubelskiej i 400 lat zakończenia wojny z Rosją. Unia Lubelska jest no, takim jakby teraz kamieniem węgielnym, który ma pokazać, że kraje w tym pasie Międzymorza są w stanie ze sobą współpracować. Ja mam do tego zdanie krytyczne, bo opinia na przykład litewska do Unii Lubelskiej jest krytyczna też. Oni nie uważają tego za sukces. Niemniej jednak ta mapa, którą Państwu pokazuję, ona już świadczy o tym, że teren obecnej Ukrainy, bo od tego trzeba wyjść, w całości w wyniku Unii Lubelskiej znalazł się w koronie. Pierwsze fragmenty ziem na wschód od rzeki Bug przyłączył król Kazimierz Wielki na drodze pokojowej. To trzeba zawsze podkreślać. To nie były żadne podboje czy najazdy. W roku 1440 to był Lwów, to był Kamieniec Podolski, to był Włodzimierz Wołyński. I tutaj też taka moja uwaga, to nigdy nie były Kresy. To było centrum Polski, to była korona, więc tu dzisiejsze pojęcie Kresów jest całkiem inne. Natomiast w wyniku Unii Lubelskiej korona przyłączyła, oczywiście to była wspólna decyzja ówczesnych władz, czyli szlachty, która kierowała, miała wpływ na to największy i króla Zygmunta Augusta, że oprócz Podlasia, czyli tereny obecnego dzisiaj, no, pi razy oko województwa podlaskiego, bo te granice są inne, przyłączono cały Wołyń, a więc już Żytomierz i inne miasta oraz ziemię kijowską i to, co wtedy nazywano Kresami, czyli ziemię na wschód od rzeki Dniepr, dzikie pola, Zaporoże. I jeżeli mówimy o... Wtedy jeszcze w ogóle nikt nie mówił Ukraińcy, bo nie było takiego narodu, tylko Rusini. Jeżeli mówimy o tych problemach, to musimy się właśnie jednak cofnąć do tych czasów, kiedy właśnie Ukraina w tym państwie dwuczłonowym z Wielkiego Księstwa Litewskiego przeszła też na drodze pokojowej do korony. Druga rocznica to jest, niedawno minęła, nikt na to nie chciał zwrócić uwagi. Pisałem na lewo i prawo, ale zostało to przemilczane. 3 stycznia minęła bardzo ważna data, 400 lat od zawarcia rozejmu z Rosją. W wyniku tego rozejmu, czyli 3 stycznia 1619 roku, Polska uzyskała największy obszar terytorialny. Wtedy właśnie powrócił Smoleńsk, zaznaczony tutaj, do Wielkiego Księstwa Litewskiego. No ja się tu dziwię, że obóz PiS, który jest tak wrażliwy na słowo Smoleńsk, w ogóle nie pamięta, że właśnie 400 lat temu to miasto wróciło w wyniku zwycięskich wojen oraz, że część wschodniej Ukrainy do korony. I w ten sposób Polska uzyskała dokładnie 1 000 000 km². Dzisiaj mamy 312, nawiasem mówiąc, w wyniku II wojny myśmy stracili, bo terytorium się zmniejszyło. Szkoda, że o tym się nie mówi, bo to pokazuje nie tylko zwycięstwa militarne, ale pokazuje również to, że to dwuczłonowe państwo w rzeczywistości było wielonarodowościowe, wielowyznaniowe, wielokulturowe, ale miało wspólny rdzeń. Tym rdzeniem były wartości chrześcijańskie i kultura polska, która trzymała. Król był bardzo słaby zawsze, później jako elekcyjny. Niemniej kultura, tradycja trzymały te
dwadzieścia kilka narodowości. Muszę też wspomnieć o rocznicy, która całkiem została przemilczana, co też mnie bardzo boli. Mówi się ciągle Wielkie Powstanie Wielkopolskie. Oczywiście ja jestem za upamiętnianiem wszystkiego. Powstanie Wielkopolskie, Śląskie, Bitwa Warszawska i tak dalej. Tylko że nie zorganizowały władze polskie w tym roku, w zeszłym roku, stulecia wybuchu bardzo ważnego powstania. Zwycięskiego, jednego z nielicznych, które było zwycięskie, czyli Powstania Orląt Lwowskich. I nie upamiętniły w żaden sposób daty 22 listopada wyzwolenia Lwowa. Tu jest symboliczny obraz przedstawiający jednego z najmłodszych żołnierzy, obraz Wojciecha Kosaka. Warto wspomnieć, że wybuch powstania był jeszcze w trakcie I wojny światowej. 1 listopada, kiedy Ukraińcy zajęli miasto, nastąpił spontaniczny zryw polskich konspiratorów, głównie młodzieży. Mężczyźni byli jeszcze na wojnie, bo trwała pierwsza wojna światowa. I wtedy harcerze, studenci, uczniowie szkół średnich zdobyli broń na wrogu, bronili się, budowali barykady. No i nadeszła na szczęście odsiecz z Krakowa przez Przemyśl i miasto zostało odzyskane, chociaż przez kilka jeszcze miesięcy trwała wojna z Ukraińcami. Ta symboliczna postać jest też bardzo ważna, bo tożsamość młodzieży okresu międzywojennego była budowana też na Orlętach Lwowskich. Więc jak my często mówimy szare szeregi i AK i Powstanie Warszawskie, wszystko bardzo piękne, tylko pamiętajmy, co ta młodzież się dowiadywała w szkole. Ona się dowiadywała o Orlętach, które walczyły. W wielu momentach później Powstanie Warszawskie bardzo przypominało te walki w mieście. Dodam, że najmłodszy żołnierz do dnia dzisiejszego, który otrzymał order Virtuti Militari, to był Antoś Pietrykiewicz, miał niespełna 14 lat, został ciężko ranny. Kiedy Lwów został wyzwolony, Piłsudski przyjechał do Lwowa, odznaczył go orderem na łożu śmierci, orderem Virtuti Militari. Chłopak niestety zmarł później z ran. No i to jest najmłodszy do dzisiaj. 14-latka nigdy już później orderem nie odznaczono. A miasto Lwów obok Płocka, nie wiem czy ktoś tu jest z Płocka, proszę pamiętać, że Płock jest drugim miastem, bo walczył z bolszewikami, zostało odznaczone orderem Virtuti Militari. Więc to szkoda, że teraz przy tej no setna rocznica, mówimy stulecie Piłsudski i tak dalej, a ta cała sprawa została przemilczana, bo żadne uroczystości we Lwowie się nie odbyły. Nie wiem jak to przesunąć teraz. A, dobra. No tu jeszcze jedno zdjęcie, no jest dużo pań na sali, to już chcę pokazać, że to nie tylko mężczyźni walczyli, ale kobiety, ochotniczki, matka Jurka Biczana, który zginął, słynny Orlotko, była dowódcą oddziałów kobiecych. No tutaj tak z karabinem maszynowym, no dzielna kobieta. No wypisz, wymaluj, nasza pani prezes ze Wschowy, która tak mężowi się podoba, ale to tak dla troszeczkę, dla takiego ducha kresowego lwowskiego to pokazuje, żebyście państwo wiedzieli, że to było bohaterstwo bardzo młodych ludzi. Tu są młodzi ludzie w mundurach. Patrzcie, jak wasi przodkowie 100 lat temu walczyli. No i coś, co jest związane z nim, niestety bardzo mało z dzisiejszą uroczystością. Wspomniał pan minister Kasprzyk i chwała Bogu, że tam leży Orlątko Lwowskie w grobie nieznanego żołnierza. Tutaj mamy tą scenę. Jeżeli ktoś przechodził obok dowództwa garnizonu po drugiej stronie placu Piłsudskiego, to zobaczył też tablicę Matki Chrzestnej Grobu Nieznanego Żołnierza Jadwigi Jarugiewiczowej, żony Ormianida Skut nad Czeremoszem. Jak wiemy, pierwsza wojna światowa przyniosła straszliwe ofiary, rzeźnie, jakie się miały miejsce, na przykład pod Verdun, gdzie zginęły setki młodych ludzi. Nie było ich jak pochować. W wspólnych dołach się znaleźli i Francuzi wymyślili piersi grób nieznanego żołnierza. Na ten wzór Polacy przy nieistniejącym wciąż pałacu obecnie Saskim postanowili
utworzyć podobny. Wybrano 18 pól bitewnych i w wyniku losowania wrzucono te nazwy do hełmu i z tego hełmu jeden z młodych kawalerów Virtuti Militari losował. Wylosowano Zadwórze pod Lwowem, gdzie 17 września 1920 roku 318 młodych chłopców, wszystko to byli ochotnicy z Lwowa, zagrodziło drogę słynnej konnej armii Budionnego. Prawie wszyscy zginęli, 9 się tylko uratowało. Dlatego nazywamy to polskie Termopile. I poproszono panią Jadwigę Zarugiewiczową, tam jest w głębi tego zdjęcia, niestety zdjęcie jest bardzo małe, że z tego prowizorycznego cmentarza we Lwowie, żeby spośród trzech trumien, które zostały wykopane i nie wiadomo było, kto tam jest pochowany, żeby tak, a jej syn, a jeszcze dodam, że jej syn Konstanty zginął w tej bitwie i nigdy ciała nie odnaleziono, żeby ona właśnie wskazała ciało. I tak jak jej serce matki kazało, jedną z tych trzech trumien otwarto, wskazała, otwarto, był tam chłopak około 20 lat w Maciejówce, a więc orlątko pocięty szablami, no bo ułani, znaczy kozacy go pocięli. No i przewieziono uroczyście i 1 listopada pochowano tutaj w Warszawie. Więc wszyscy, którzy idą na grób nieznanego żołnierza, może nie do końca sobie zdają sprawę, że tam leży, można powiedzieć, nasz chłopak ze Lwowa, który zginął, a którego oczywiście imienia i nazwiska nie znam. Tu wspomnę, że w tym miesiącu minęło stulecie Sejmu, który się zebrał po raz pierwszy, Sejm Konstytucyjny, i 8 lutego 1919 roku jednym z posłów był arcybiskup ormiańsko-katolicki ze Lwowa Józef Teodorowicz i właśnie jego poproszono, żeby wygłosił kazanie w katedrze warszawskiej. Teraz od paru dni jest tam wmurowana pamiątkowa tablica. I on tam bardzo tak ostro mówił, żeby posłowie byli uczciwi, żeby nie kradli, żeby dbali o dobro ojczyzny. No dzisiaj można to spisać i jeszcze raz nagrać. Jest nagrane w Sejmie, puszczać codziennie to. Wtedy jest aktualne w 100%, po 100 latach. Zgodnie z swoją wolą został pochowany na cmentarzu Orląt Lwowskich, bo uważał, że nie w grobowcu, nie w katedrze, ale właśnie na tym cmentarzu. No i mamy okres międzywojenny. Ja tu idę już na skróty. Jak państwo wiecie, nie powstała niepodległa Ukraina, był sojusz z Petlurą i tak dalej. Polska międzywojenna była państwem znowu wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. W 1931 roku rząd zadecydował, żeby spisać obywateli, zapytać ich, jakim językiem mówisz w swoim domu, jakie masz wykształcenie, czy umiesz na przykład pisać i czytać, bo wbrew pozorom analfabetów wtedy było bardzo dużo, jaką wyznajesz religię, no i źródła utrzymania i za kogo się uważasz, bo nie zawsze język, którym mówiono w domu, był tożsamy z poczuciem narodowościowym. I uzyskaliśmy taką niesamowitą mozaikę, czyli 2/3 ludności to byli Polacy, prawie wszyscy rzymskokatolicy. I tu widzimy na czerwono zaznaczone te tereny zachodnie i centralne. I proszę zwrócić też uwagę na ten pas Wileńszczyzny. On zresztą do dzisiaj jest to pas polski, który rozdziela ludność litewską od białoruskiej. Na zachodniej stronie mamy też duże skupiska Niemców, zaznaczone na granatowo. To są katolicy bądź protestanci. Wszędzie państwo widzicie takie kropki. Kropki to są miasta z ludnością żydowską. Praktycznie miasta, które by ludności żydowskiej nie było przed wojną, no nie było takiego miasta. Bardzo różnie. Warszawa to było prawie 30 parę %, Kraków 30, ale Bucza, słynne miasto na Kresach Wschodnich, prawie 80. Słynny Wiesenthal, który ścigał później zbrodniarzy, pochodził z Buczacza. Więc były takie miasta, że nieraz 70-80% ludności to byli Żydzi. Jeszcze przechodząc teraz na wschód od północy, widzimy tereny brązowe, jasno, to są
tereny pół na pół Polacy i Białorusini. Kolor zielony to są Białorusini, ale bardzo ciekawa rzecz, co jest przeciwstawna do narodowości ukraińskiej, że Białorusini mieli takie słabe poczucie swojej tożsamości. Kiedy rachmistrz przychodził do nich do domu i pytał się, kim ty jesteś, on mówił, no tutejszy jestem, tutejszy, tak? Albo prawosławny, jestem prawosławny, bo religia wtedy oznaczała. I proszę państwa, spis wykazał 800 tysięcy tutejszych. Mam nawet takie zdjęcie jednego z dowodów osobistych, podarował mi to wnuk kogoś z Polesia, że jego dziadek ma napisane wyznanie prawosławne, narodowość tutejszy. Tak, tak było. Natomiast nas najbardziej interesuje kolor żółty, czyli Rusini i Ukraińcy. Ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale proszę państwa, to był ogromny spór polityczny. Rusini i Ukraińcy. Rusini, no to od wieków to byli Rusini. Nikt nie miał wątpliwości, kto to był. Natomiast pod wpływem wielu działań, zwłaszcza w dawnym zaborze austriackim, zaczęto przeciwstawiać określenie Ukraińcy, a więc już naród, który się określał całkowicie inaczej. I na tych terenach czterech województw, czyli Wołyń, później Małopolska Wschodnia. Ja tu się ogromnie dziwię, że Trybunał Konstytucyjny wyrzucił Małopolskę Wschodnią. Nie chcę tego już komentować, ale to tak byśmy powiedzieli, że nie było Kamieńca Podolskiego. No to nie od tego jest Trybunał chyba Konstytucyjny. Tak, no to jest polityka. Małopolska Wschodnia była tworzona przez trzy województwa. Tarnopolskie, Stanisławowskie, Lwowskie, które sięgało wtedy do Rzeszowa. Dzisiejsza stolica Podkarpacia to było pierwsze miasto województwa lwowskiego. Rusini byli podzieleni wyznaniowo. Na Wołyniu byli prawosławnymi, natomiast w Małopolsce Wschodniej byli grekokatolikami. W Małopolsce Wschodniej widzimy ogromne skupiska Polaków, które są zaznaczone na czerwono, a te taki kolor pomarańczowy, bo u mnie troszeczkę inaczej się wyświetla, to były tereny pół na pół. Na przykład zwłaszcza tereny Tarnopolszczyzny i Korościatyn, Huta Pieniacka, to jest Tarnopolszczyzna. W przeciwieństwie do na przykład województwa stanisławowskiego, ilość Polaków tutaj była bardzo duża. Skąd się tam Polacy brali? To byli osiedleni chłopi polscy, rzemieślnicy najczęściej, na terenach spustoszonych przez Tatarów. I królowie polscy, i magnaci, i szlachta osiedlała tych ludzi. Bardzo często pochodzili z Mazowsza i dlatego synonimem Polaka na tych terenach było słowo Mazur. Ja to znam z opowiadań, mówiono Mazur, to znaczy Polak. No i oczywiście na Wołyniu jeszcze w centrum widzimy wioski niemieckie, osadnicy czescy, no byli Holendrzy, czyli Holendrzy. No to była bardzo bogata mozaika. W miastach to jeszcze byli potomkowie właśnie moich przodków Ormian, byli na północy Karaimi, Tatarzy. Niemniej jednak, jakbyśmy nie mówili o błędach różnych, która popełniła II Rzeczpospolita, to jednak szanowano prawo każdego człowieka do narodowości i wyznania. Nie było z tego powodu prześladowania. Nieraz były głupoty urzędników, to jest osobna sprawa. Ale jak państwo pójdziecie do Sejmu i te słynne schody tam są takie, co tam ciągle wywiady się udziela, to jest tablica wszystkich posłów okresu międzywojennego. Prawie 1/3 tych posłów to byli przedstawiciele mniejszości narodowych. A więc Żydzi, Niemcy, Rusini bardzo liczni i inne narodowości. Czyli było tak, że w Sejmie mieli swoje przedstawicielstwo. Kto podpalił ten niezbyt może dobrze funkcjonujący, ale jakoś funkcjonujący układ polski z innymi mniejszościami? W wyniku wypadku Ukraińców, to była cała ideologia, którą my dzisiaj nazywamy nacjonalizmem integralnym. Ideologiem głównym był Dmytro Doncow.
Tutaj kiedyś pan profesor Partacz miał taki kapitalny wykład. On nie pochodził tu z terenów polskich, pochodził z Ukrainy Wschodniej, niemniej wykształcony i we Lwowie, i w Gdańsku. On w książce pod tytułem Nacjonalizm zawarł taką tezę, żeby powstała samostyjna, czyli niepodległa Ukraina, należy wyplenić wszystkich cudzeńców, czyli obcoplemieńców. Ale więc było dokładnie odwrotnie od idei jagiellońskiej. Jagiellońska mówiła, wszyscy mają te same prawa, natomiast integralny nacjonalizm mówił, wyrzucić tych ludzi. Co więcej, zawarł taką tezę, że należy stosować twórczy terror. To już to samo określenie, to wiemy, czym to pachnie. Dzisiaj mamy do czynienia z terroryzmem, podpalenia, zabójstwa i wiele innych rzeczy. Dmytro Doncow był obywatelem polskim, ale był zafascynowany Adolfem Hitlerem. Więc jeżeli w czymś się wzorowano, to na nazizmie niemieckim, czyli narodowym socjalizmie. To, co Dmytro Doncow wymyślił w swojej głowie, to w życie wprowadziła organizacja OUN, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która uznała, że głównym ich wrogiem nie jest Rosja, ale Polska. Był to ruch antysemicki bardzo mocno i proniemiecki. I dzisiaj, gdy ktoś mówi, że tam banderowcy jakoś trzeba dogadać, to proszę pamiętać, oni zawsze byli proniemieccy. Zawsze. I ci z dawnych wieków i obecnych. Tu mamy muzeum takie edukacyjne dla młodzieży w Stanisławowie. Mój znajomy to tutaj sfotografował. W środku Stepan Bandera. To, co wcielał, to, co właśnie Dmytro Doncow wymyślił, to OUN, Bandera i inni, tutaj obok jest Konowalec, Roman Szuchewicz po prawej stronie, Konowalec też po prawej, po lewej jest Steczko Jarosław. To są ideolodzy, którzy dążyli do uzyskania niepodległości dla Ukrainy. Osobiście trudno mieć pretensje do kogoś, kto chce wolne państwo. Problem był, jakimi metodami. Jeżeli istnieje zasadniczy spór między Polską, która dążyła do niepodległości, Ukrainą, to były metody. Po stronie polskiej to był romantyzm, to były właśnie Orlęta Lwowskie, to były legiony, zbrojny przeciwko zbrojnym, ale w oparciu o pewne zasady prowadzenia wojny. Po drugiej stronie był etos kozacki, etos wyplenienia cudzeńców, jeszcze nasączony tym narodowym socjalizmem. Wybrano kolor czerwono-czarny, który do dzisiaj razi w oczy na Ukrainie. Też jest bardzo znamienny. Czerwona krew, czarna ziemia. Żeby zdobyć ziemię, trzeba rozlać krew. A tu mamy taką już rekonstrukcję miejsca, gdzie się urodził Stepan Bandera. Stepan Bandera urodził się na plebanii, niedaleko Stryja. Tutaj to jest właśnie ta plebania zrekonstruowana i był synem księdza grecko-katolickiego, bo w obrządku grecko-katolickim księża mogą zawierać związki małżeńskie. Mój prapradziadek też był księdzem grecko-katolickim, uważał się za Rusina, ożenił się z Polką i tak właśnie urodziła się moja babcia. I tu mamy taką symboliczną scenę, tata, ksiądz, błogosławi syna, który po skończeniu gimnazjum jedzie na Politechnikę do Lwowa. No scena bardzo taka romantyczna, w tyle jeszcze widać tą cerkiew, która nie istnieje obecnie, ale to jest fotos. Całe muzeum ma przedstawić właśnie tą plebanię jako miejsce, gdzie Bandera się kształcił, gdzie zdobył tego ducha narodowego. No wszystko byłoby ładnie pod jednym warunkiem, że obok tego ducha narodowego no to był też sączony, ostry antypolonizm i rzeczywiście Bandera, będąc studentem, już dał temu znać. Był jednym z najmłodszych prowodników OUN, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Jak ktoś będzie u Chrynowie Starym, proszę sobie
pójść do tego muzeum Bandery. Tam jest wiele ciekawych rzeczy, między innymi jego świadectwo maturalne po polsku, dowody osobiste po polsku, ukończenie studiów w Lwowie, więc on świetnie przez Polskę został wykształcony, no bo był obywatelem Polski. Głównymi działaniami banderowców były zabójstwa. Pierwsze zabójstwo, które było trochę surrealistyczne, które miało miejsce w 1931 roku, to było zabójstwo Piłsudczyka, Tadeusza Hołówki. Tutaj jest zdjęcie pod portretem Piłsudskiego. To był absolutny, dzisiaj byśmy powiedzieli, fan Piłsudskiego. On miał tą ideę prometejską, żeby połączyć narody na wschodzie przeciwko Rosji. Był bardzo proukraiński. I co się stało? W pierwszej kolejności to banderowcy jego zastrzelili w czasie leczenia u sióstr zakonnych grecko-katolickich w Truskawcu. Dlaczego? Dlatego, że dla nich ktoś, kto chce zgody, jest niebezpieczny, bo oni nie chcieli zgody. Oni uważali, że trzeba podpalać. Co więcej, mordowano także tych Ukraińców, którzy chcieli zgody z Polakami, więc ruch banderowski był od samego początku nastawiony na konfrontację z Polakami. Przełomowe zabójstwo to było w 1934 roku zabójstwo Bronisława Pierackiego, polskiego chyba pułkownika wtedy. Też Piłsudczyk całą gębą był ministrem spraw wewnętrznych, został zastrzelony tutaj w Warszawie. Niedaleko stąd jest ulica Foksal, to jest przecznica od, tutaj jest Nowy Świat czy Krakowskie Przedmieście, jestem Krakus, to nie wiem od czego to jest, ale tam poszedł sobie na obiad. No takie były obyczaje, że minister urzędował, a później sobie poszedł na obiad. I jeszcze skasowano ochronę, bo nie chciał, że mu zarzucono, że za duże wydatki są na ochronę. No więc kasował ochronę. Więc go banderowcy zastrzelili skutecznie w 1934 roku. Z tego co wiem, w tym roku, w 85. rocznicę, pan minister Jan Kasprzyk ma zamiar fundować tam tablicę, bo wreszcie trzeba też upamiętnić tu w Warszawie tego człowieka. Odbył się bardzo uroczysty pogrzeb w Nowym Sączu. To jest pierwszy pogrzeb, bo trumna nie miała szczęścia, była 4 razy chowana, ale to tak na marginesie. I wtedy jeszcze żył Piłsudski, no i wtedy właśnie Piłsudski powiedział basta, dość. I wtedy utworzył Berezę Kartuską. Nawiasem mówiąc, pierwszymi, którzy trafili do Berezy Kartuskiej, to nie byli Ukraińcy, tylko narodowcy z Poznania. No ale później wsadzano też innych. Piłsudski zmarł i widać było, że po tak głośnych zabójstwach, a to były też podpalenia, napady na banki, taka wojna jakby wewnętrzna, nie? Więc to już się nie dało dla państwa polskiego powiedzieć, że się nic nie dzieje. Odbył się proces Bandery. Tutaj mamy oryginalne zdjęcie. Kurier bydgoski, Bandera był taki hardy, powiedział, że nie zna polskiego, więc wszystko trzeba było tłumaczyć na ukraiński i tak dalej. Został skazany na karę śmierci wraz z innymi sprawcami tego zabójstwa i innych, ale po śmierci Piłsudskiego prezydentem został Ignacy Mościcki i znowu w tym duchu takiego pojednania z Ukraińcami zamienił Banderze karę śmierci na dożywocie, popełniając moim zdaniem ogromny błąd, bo w 1939 roku Bandera wydostał się z więzienia, więc siedział w sumie 4 lata i uciekł do Krakowa, gdzie rezydował Hans Frank i przy boku Hansa Franka zaczął tworzyć pierwsze oddziały kolaboracyjne. Więc już w 1939 roku, a zwłaszcza później w 1940, zresztą w Krakowie brał ślub, Bandera jest cerkiem do dnia dzisiejszego, no już właśnie były te formacje, no bo Niemcy widzieli jednak w Ukraińcach tą piątą kolumnę. Najpierw przeciwko Polsce, a później przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No pakt Ribbentrop-Mołotow, to wszyscy wiemy, co się stało. Podział Ukrainy, Ukraińcy nacjonaliści schronili się w Generalnej Guberni, Sowieci kokietowali też oczywiście Ukraińców.
ale to trwało 2 lata. Oczywiście i Niemcy, i Sowieci dokonywali ludobójstwa na Polakach w najróżniejszy sposób. No i ten zasadniczy już ostatni fragment, które jeszcze tu parę slajdów będzie, ale tylko właśnie przejdę bezpośrednio już do Huty Pieniackiej. Co się właśnie działo? Bo choćby w dzisiejszych przemówieniach padały słowa zbrodnia, tragiczne wydarzenia, padały takie określenia rzeź wołyńska, rok 43-44. I tutaj ja, pani poseł, pozwoliłem sobie dzisiaj zwrócić uwagę, bo przeczyta dla mnie żenujący list od pana marszałka, o jakim my zjawisku mówi. Po pierwsze, to było ludobójstwo. Wchodząc tutaj, widziałem taki billboard poświęcony Rafałowi Lemkinowi. To jest piękna postać, polski obywatel z pochodzenia Żyd, który uradował się z Holokaustu, a w Stanach Zjednoczonych jako prawnik, a wcześniej w Warszawie był prawnikiem, na potrzeby Organizacji Narodów Zjednoczonych utworzył pojęcie prawne, które wcześniej nie było w ogóle znane. Zagłada całego narodu. Genocidę, geno, naród, cidę zniszczyć, genocidę. No, w polszczyźnie to przetłumaczono na ludobójstwo. Pierwszym ludobójstwem opisanym było ludobójstwo Ormian, gdzie zabijano Ormian tylko dlatego, że byli Ormianie. Później oczywiście Holokaust Żydów, ale również ta walka naszego środowiska przez 20 czy 30 lat o to, żeby wreszcie Sejm Polski uznał. No to tu siedzą na sali osoby, które brały w tym czynny udział i najpierw Senat w 2016 roku, bo marszałek Kuchciński blokował to w Sejmie, najpierw Senat przyjął tą uchwałę, gdzie uchwałę, nie ustawę, uchwałę, gdzie słowo ludobójstwo, a później, kilkanaście dni później, Sejm. I od 3 lat Polska oficjalnie, po tylu latach, wreszcie nazywa ludobójstwo ludobójstwem. Ukraińskie. Dlaczego? Bo przeprowadzone przez Ukraińców, Polaków, bo im zdaniem tu powinno jeszcze być napisane Polaków, obywateli polskich innej narodowości, lata 1939, bo we wszystkich publikacjach pierwsze mordy są opisane już w 1939 roku. Do 1947, czyli do operacji wojskowej Wisła. Jakie tereny? 6 województw. Po lewej stronie mamy wołyńskie, poleskie, lubelskie i po prawej Małopolska Wschodnia, czyli lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Ten zresztą, ten baner dzisiaj był. Jak wspomniałem, pierwsze mordy były w 1931, ale pierwsza taka fala zasadnicza nastąpiła w 1941 roku, zwłaszcza w okolicach Lwowa, kiedy pierwszymi oddziałami, które weszły, to były oddziały utworzone przez Banderę i Szuchewycza, więc złożone z Ukraińców na żołdzie niemieckim. Tu widzimy autentyczna fotografia. Ukraińcy witają te oddziały wkraczające do Lwowa. A tu już brama powitalna. Widzimy tutaj powiększenie. Heil Hitler, swastyka, sława Ukrainie, sława Wożdu, czyli Führerowi. Oczywiście Niemcy łudzili Ukraińców, że powstanie wolne państwo. Natomiast Hitler traktował jednakowo wszystkich Słowian za podludzi. Potrzebni Ukraińcy byli jako policja, jako właśnie forpoczta, która wkracza na te tereny, jako dostawcy żywności, jako ci, którzy brali czynny udział w Holokauście Żydów. Więc takie służby pomocnicze, natomiast Hitler nie zgodził się na utworzenie państwa ukraińskiego. Nawet internował Banderę na 3 lata w obozie koncentracyjnym. Duchowym przywódcą był Andrzej Szeptycki. Roman to jest jego imię z chrztu. Wnuk Aleksandra Fredry, a więc rodziny polsko-rusińskiej, który no miał pewne zasługi dla cerkwi, natomiast zdeklarował się jako Ukrainiec. Paradoks polegał na tym, że jego rodzony brat był polskim generałem, Stanisław Szeptycki.
I w 1941 roku Szeptycki poparł Hitlera. I tu mamy oryginalny plakat do narodu ukraińskiego, wzywający do poparcia pełnego Hitlera, pod spodem data 1 lipca 1941 roku. Później dziękował Hitlerowi za zajęcie Kijowa i tak dalej. No, według prawa polskiego był kolaborantem. Tutaj na marginesie powiem, że jest prowadzona obecnie akcja zbiórki podpisów przeciwko beatyfikacji Andrzeja Szeptyckiego. Tą beatyfikację 60 lat temu zablokował wielki prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński w 58 i 62 roku. Papież Jan Paweł II się na to nie zgodził, też na tą beatyfikację. Benedykt XVI też nie, bo wiedział jako Niemiec. No, a obecny papież uznał heroiczność cnót i przygotowana jest ta beatyfikacja. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby to pod tym się podpisać, a jeszcze się nie podpisał pod internet, to tutaj są możliwości. Trzy lata temu. Dokładnie w 2016 roku heroiczność cnót, nie ma cudu i daj Boże, że nie będzie cudu. Niemniej no, takie informacje przyszły z Watykanu, że papież Franciszek szykuje się do wyjazdu na Ukrainę i że chce ogłosić z tej okazji Szeptyckiego. No, byłoby to tragiczne, bo to by podzieliło Polaków i Ukraińców jeszcze raz. Na mojej stronie isakowicz.pl jest cały apel do nuncjusza papieskiego, do innych. Zresztą bardzo dużo środowisk podpisuje. Muszę powiedzieć, że najbardziej egzotyczny podpis, jaki dostałem, to z Tokio. No ale to pokazuje, że to nie jest sprawa tylko polska. To jest sprawa też no jednak zrozumienia, że no, no nie wynosi się na ołtarze kogoś, kto wspierał SS. No i tu mamy tą SS-dywizję, tak, 14, która zniszczyła Hutę Pieniacką. Tu mamy oryginalne zdjęcie Heinrich Himmler po środku, ten najniższy wzrostem tutaj, obok Hans Frank i przedstawiciele. Tu jest jeden z obok, ten co grabił majątek polski, pani Magdalena Ogórek pisała o nim, zapomniałem jak on się nazywał. Tak, właśnie. To tutaj są cała kolekcja. To jest we Lwowie uroczysta msza na rozpoczęcie działalności SS Galicjen. Po prawej stronie widzimy młodych chłopców, Ukraińców, którzy idą. Tu ważne jest, to nie był pobór przymusowy, jak do Wehrmachtu. Na Śląsku wcielano wszystkich. To był pobór ochotniczy. Trzeba było się podpisać. Tak jak do Legii Cudzoziemskiej. I proszę Państwa, Niemcy liczyli na 20 tysięcy, a zgłosiło się 80 tysięcy Ukraińców młodych. To głównie byli obywatele polscy, ale Ukraińcy. I właśnie z tej nadwyżki, która była, utworzono pułki policyjne. Więc była SS, ta główna, która miała być użyta do walki na froncie. I pułki policyjne, tam 1, 2, 3, 4, chyba 5 czy 6, które były używane do pacyfikacji polskich wsi. Więc właśnie z tych ochotników zostali ten utworzony pułk, który zniszczył Hutę Pieniacką. To zdjęcie niewielkie, ale jest oryginalne, najbardziej szokujące. Msza 18 lipca 1943 roku. Msza przed wyjazdem do Niemiec dla SS-manów. Widzimy tu krzyż grecko-katolicki. Mszę odprawia późniejszy kardynał Józef Slipyj na polecenie Szeptyckiego oczywiście, a obok emblematy swastyki SS. No to pokazuje też poplątanie z pomieszaniem, jak cerkiew grecko-katolicka i Szeptycki pobłądził, mówiąc najdelikatniej. Te zdjęcia są w mojej książce. Tutaj są moje książki, gdzie są zdjęcia. Natomiast ja mam raz, że w internecie jest film. Nie, kilka minut, ale pokazuje całą mszę inauguracyjną. Natomiast jest wydany album niemiecki z zdjęciami pokazującymi. Tam kobiety ukraińskie maszerują przed
trybunał, tam jeszcze różne inne rzeczy, to jest dostępne. Ale w tej książce nie zapomnij o kresach i chodzi mi tylko o prawdę, tam są te zdjęcia. Pierwszymi ofiarami banderowców i esesmanów byli Żydzi. Wzięli czynny udział w Holokauście Żydów. To jest oryginalne zdjęcie, łapanka na Żydów lwowskich ukrywających się w kanałach czy w różnych innych miejscach. No, film Agnieszki Holland W ciemności to pokazuje. Pod koniec 1942 roku powstała UPA, Ukraińska Powstańcza Armia. Część Ukraińców uważała, że Hitler jednak ich oszukał i że nie ma co liczyć na Hitlera, bo Hitler wcześniej czy później przegra. I właśnie z tej grupy powstało obok SS UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia. Wbrew nazwie powstańcza, ona nie walczyła z Niemcami, którzy byli okupantami, ale po wymordowaniu Żydów uznali, że przyszedł czas na Polaków w imię tej ideologii banderowskiej i Dmytro-Doncowa. Tu jest obecny billboard, Roman Szuchewicz, Wiktor Juszczenko ogłosił w 2007 roku Szuchewicza bohaterem narodowym Ukrainy, a na odchodnym w 2010 również Stepana Bandery. No i rok, koniec 42, 43, mordy na Wołyniu. Dlaczego Wołyń pierwszy? Dlatego, że był najrozleglejszy, lasy, tereny mało dostępne, Polacy przetrzebieni przez represje sowieckie, niemieckie. Ale proszę zobaczyć, że obok Wołynia, po lewej stronie jest takie małe powiększenie, tam są te pozostałe województwa, czyli tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, Lubelszczyzna i na górze część Polesia. No, kto nie czytał książki pani Ewy Siemaszko, to ma grzech. Znaczy grzech w znaczeniu tym, że jak się zajmuje kresami, to jest podstawowa książka, którą należy przeczytać, więc ja tu już nie będę wchodził, pan Leon to już pokazał. Te kropki niektóre, to są tylko niektóre wsie, które zostały zniszczone całkowicie, których nie ma w tej chwili po prostu. No szacunki, no to wiemy jakie są. Zresztą te ekshumacje są w niewielkich miejscach. Niemniej Wołyń to był rok 43, a w 44 Sotnie UPA i ta cała machina piekielna mordów przesunęła się na Lubelszczyznę i na Małopolskę Wschodnią. I tutaj wieś rodzinna moich dziadków, Korościatyn-Komonasterzyc. Wieś bardzo podobna do Huty Pieniackiej, bo miała około 1000 mieszkańców. Sami Polacy, mieszkający tu od 300 przynajmniej lat, mieli własny kościół, plebania, ale większość domu była drewniana. W czasie ataku Sotni UPA kościół ocalał, bo się ludzie zabarykadowali w kościele i na plebanii ksiądz z paroma mieszkańcami się zabarykadował, natomiast resztę wsi spalono, wymordowano. Ale tu jeszcze chcę pokazać ostatnią fotografię mieszkańców Korościatyna. To jest wesele 4 września roku 1942. Zresztą ta fotografia jest dokładnie opisana, kto jak się nazywał, to jest, wszystkie postacie są rozpoznane. I można powiedzieć, że to jest fotografia pożegnalna mieszkańców Korościatyna, bo parę miesięcy później przynajmniej 1/3 już tych ludzi na fotografii nie żyła, bo to było ostatnie wesele w Korościatynie. Jak widzimy, to byli Polacy. Tu tylko dodam, że Polaków rozpoznano głównie po stroju mężczyzn. Jak był Polak, to nosił białą koszulę, ale wpuszczaną do spodni, marynarka, a już tacy bardziej modni, to już mieli krawat, a Ukraińcy nosili białe koszule, pięknie haftowane, ale wypuszczane na spodni. To był taki element, można powiedzieć,
takich różnicy, ale obchodzono, mimo że to była czysto polska wieś, nie było żadnych rodzin ukraińskich, to tak dziadkowi, ojciec mi opowiadał, obchodzono święta i polskie, i ruskie. Nie było żadnych jakichś problemów, powiedzmy, z sąsiadami, bo okoliczne wsie z kolei były albo pół na pół, albo całkowicie ukraińskie. A akurat Korościatyn był wyjątkowo, był czysto polski. A tu mamy Hutę Pieniacką z mapy. Tak, tu się tak zatrzymamy, bo tutaj parę miejscowości już powiedział pan Leon. Pani tu prezes będzie mnie poprawiać, jakąś głupotę szczelę, ale są dwa takie charakterystyczne miejsca. Pieniaki, w których był pałac Cieńskich. Nawiasem mówiąc, siostrzeniec tych Cieńskich był założycielem fundacji imienia brata Alberta, którą ja prowadzę dla niepełnosprawnych. Natomiast ksiądz Cieński, o którym była mowa, późniejszy biskup, dzisiaj ma ten temat, urodził się w tych Pieniakach. On był po prostu hrabią, to była hrabiowska rodzina. Dwóch braci wstąpiło do seminarium. Jeden był kapelanem u Andersa, a drugi pozostał na Ukrainie i później został po cichu wyświęcony na biskupa przez Karola Wojtyłę, więc piękna postać. To były właśnie te Pieniaki, czyli posiadłość Cieński. Huta Pieniacka, no bo huta, no bardzo często różne miejscowości miały nazwę huta ze względu na wyrób szkła albo metalu. Nie wiem konkretnie co, gdzie szkła. No tak, nieraz była nazwa Szklana Huta, tam gdzie Korościatyn, obok jest następna Szklana. Tu jest ta droga przez las, obecnie nieistniejąca, no i Podkamień. Podkamień jest bardzo ważny, bo tam jest Kresowa Częstochowa. Akurat tu nie mam zdjęcia, ale pan Leon już pokazywał. Przepiękny klasztor ojców dominikanów z ogromną, wysoką wieżą na wzgórzu, obronny, dlatego tam Polacy się schronili w tym kościele, no został wymordowany przez SS i UPA. Kto dokonywał tych mordów? No generalnie oczywiście dokonywały pułki SS, ale złożone z Ukraińców, oczywiście pod niemiecką komendą, ale wspierane przez UPA, która na tym terenie już grasowała i wspierane także przez ludność miejscową, która była z kolei zorganizowana w różne te struktury OUN. Oczywiście huty dzisiaj nie ma. To wiemy o tym, niemniej ta droga tak jest zaznaczona, żeby w ogóle trafić tam. No to jest z rekonstrukcji historycznej. Napady były na ogół w nocy, chociaż akurat w Hucie Pieniackiej to było w dzień, w Korościatynie o 18 wieczorem. Zaatakowały trzy grupy. Pierwsza grupa to mordowała, druga rabowała, a trzecia podpalała. Były też duże grupy siekierników, czyli chłopów ukraińskich uzbrojonych w siekiery. W wypadku Korościatyna to była sprawa też bardzo przykra, bo dowódcą tych siekierników był ksiądz grecko-katolicki razem ze swoją córką. No i później miał wyrzuty sumienia i się powiesił na plebanii w monasterzyskach. Ale to pokazuje też uwikłanie często tych duchownych w te straszliwe rzeczy. Huta Pieniacka no, przeszła praktycznie całkowitą zagładę, natomiast w Korościatynie część mieszkańców się obroniła w tym kościele, część mieszkańców, tak moi dziadkowie, zdążyli uciec, natomiast nie są policzone ofiary. Dlaczego? Bo była stacja kolejowa i na stacji kolejowej była dość duża grupa czekająca na pociąg. Jak banderowcy wpadli, to w pierwszej kolejności wymordowali tych ludzi czekających, także kolejarzy i zawiadowcę stacji, który był zresztą Ukraińcem. Więc do dzisiaj nie wiadomo, kto z tej grupy był. Natomiast z mieszkańców 156. I ostatnie slajdy, to jest obecny. Kościół nie został zniszczony, został zamieniony na cerkiew. Trzeba powiedzieć, tam to jest Korościatyn. Mieszkają Łemkowie i tu trzeba im przyznać, że są życzliwie nastawieni. Co ciekawe, pochodzą z okolic Krynicy, a więc byli przesiedleni w tych jeszcze przed akcją Wisła.
i zmienili nazwę miejscowości Skoroszczatyna na Krynicę, na pamiątkę tej Krynicy, gdzie się Nikifor urodził słynny, czyli naszej Krynicy. Więc i ludność jest praktycznie całkowicie łemkowska. Także tam nigdy nie było jakichś problemów z upamiętnieniem. To jest upamiętnienie w Koroszczatynie. Po wielu latach, można powiedzieć, zapłacono ile trzeba, opłacono kogo trzeba, wykuto po ukraińsku i po polsku nazwiska po lewej i prawej stronie, podano datę urodzin, ilość lat ściślej mówiąc. Najmłodsza ofiara ma jeden miesiąc, to jest zresztą kuzynka mego ojca, ona była w kołysce, jak padli banderowcy, to roztrzaskali tą kołyskę o ścianę. Natomiast podana jest data, ani słowa, czy umarli, czy zginęli, czy była zaraza, kto zrobił, nie. Tylko jest data i ilość ofiar. Tak wygląda Huta Pieniacka, czyli tu już Państwo w większości wiecie, na miejscu dawnego kościoła, zarys założony kamieniami. Pomnik był wysadzany w powietrze, był dewastowany. Była rekonstrukcja, ale wiem, że usunięto jedno zdanie, tak? Jedno zdanie zasadnicze. Które to było zdanie? A z dymem pożarów, z kurzem bratniej krwi. No. Czyli proszę zobaczyć, ktoś rekonstruuje, ale nie pyta się strony polskiej, tylko od razu przerabia sobie. No tak wyglądała dewastacja. Nie wiadomo, kto to zrobił. Czy to zrobili ci Ruscy, czy inni Ruscy. To już jest osobna sprawa, tylko że moim zdaniem no naprawdę boli stronę ukraińską, że w ogóle te upamiętnienia są. Tu jeszcze pokażę na sam koniec, że ginęli nie tylko Polacy, ale też Ormianie, którzy byli wierni Rzeczypospolitej, Czesi na Wołyniu, no byli także sprawiedliwi Ukraińcy, to jeszcze za chwilę. Za parę tygodni, dokładnie za półtora miesiąca będzie rocznica zagłady miasteczka Kuty nad Czeremoszem. To było miasteczko założone przez Ormian, gdzie proboszcz był burmistrzem, proboszcz ormiański był burmistrzem i w Kutach rząd polski 17 września przekraczał granicę z Rumunią. I w Gliwicach, tam gdzie byłem przez parę lat proboszczem, jest ustawiony haczkar, kamienny krzyż ormiański, gdzie dedykowany jest tak Ormianom, którzy zginęli w Turcji, jak i Ormianom, którzy zginęli na Kresach Wschodnich. Co ciekawe, że Ormianie, którzy są obecnie we Lwowie, którzy z polskimi Ormianami nie mają nic wspólnego, też pielęgnują tą pamięć, bo dla nich to jest ważne, że w ogóle ktoś ten krzyż przyjechał aż z Armenii. Jest to podarowany przez rząd Armenii, stoi w Gliwicach. Zginęło bardzo dużo księży, 160. Jest chyba tylko jedyne miejsce w Czerwona Woda koło Zgorzelca, gdzie księża są wszyscy upamiętnieni. Jeden z nich jest kandydatem na ołtarze, ojciec Ludwik Wrodarczyk, oblat, który był proboszczem w Okopach, został przerżnięty piłą na pół, ale później wersja, którą jest potwierdzona, że taka najpierw pierwsza była wersja, druga, że jednak siekierą rozerwano mu tu no, klatkę piersiową i wyrwano serce. No pani tu Ewa doskonale to wie, więc ja się już posługuję tą wersją, która jest. Niemniej zginął męczeństwem, czy w ten sposób, czy w inny. Jest to pierwszy kandydat, bo pierwszy proces beatyfikacyjny jest prowadzony. No i ten plakat, który był dzisiaj, Ukraino, dlaczego nie pozwalasz pochować? Myślę, że to są akurat Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Proszę zwrócić uwagę na lewą stronę, tam są czaszki dziecięce. Moim zdaniem pochówki, które chyba już od 2012 roku, jak dobrze pamiętam, nie są kontynuowane, to wynika z tego, że po prostu strona ukraińska musiałaby wszystkim policzyć te kości i liczba jest szokująca, bo my nie wiemy, ale się łatwo domyślę, że jest bardzo duża. Byłyby w tych pochówkach ujawnione takie rzeczy jak tutaj, że to jednak ginęli dzieci, a więc nie, że wojna polsko-ukraińska. I co ciekawe, co jest najważniejsze, co przy tej ekshumacji, jak zginęli,
A więc mało kto od kuli ginął, tylko ginęli od ciosów siekierą, widłami, tłuczkami i wiele innych. Więc pochówki są według mnie nie na rękę stronie ukraińskiej. Ona będzie blokowała za wszelką cenę. I może ostatnie zdjęcie to jest upamiętnienie, które dokonują same rodziny na Wołyniu. Pan Janusz Choroszkiewicz po prawej stronie z zaprzyjaźnioną ludnością ukraińską. Sposób, w jakim on zdobywa tą sympatię, to ja na razie powiedzieć nie mogę, ale wszyscy się domyślają. To jest ich książka na... To jest... Naprawdę trzeba mieć dużą dozę empatii, żeby to... Ja bym tak nie potrafił. On po prostu się z nimi zaprzyjaźnia. Postawił około, jak dobrze pamiętam, 48 krzyży. Wszystkie są przez niego wykonywane. On mieszka za Rzeczę koło Przeworska na Podkarpaciu. Jego ojciec i dziadek był w Hucie Stepańskiej na Wołyniu. To była ogromna, taka można powiedzieć, wyspa polskości na tych terenach, bo te wszystkie okoliczne wsie to były zaścianki dawne, osadnicy z czasów królewskich. I te wszystko zostało zniszczone. Proszę zobaczyć, tutaj nie ma ani śladu, gdzie jest była wieś, więc on za pomocą starych map wojskowych i GPS-u, co ostatnio mi się chwalił, że jest ta technika GPS-u, wyznacza miejsce, gdzie był albo kościół, albo centrum, więc mniej więcej w centrum. Tam jest tylko napis, że tu była polska wieś. Koniec, kropka. Nic więcej nie ma. Żadnego po prostu informacji, ale samo to już pozwala, że po postawieniu tych 40, czyli cały rejon Huty Stepańskiej został w ten sposób upamiętniony, że to moim zdaniem powinna wyjść książka, bo on ma to wszystko skatalogowane, opisane łącznie z miejscami, które sam tutaj, taki można powiedzieć prywatny IPN. No jeszcze pokażę portret, może pomnik Bandery, miejsce pochówku Bandery w Monachium. Rzecz ciekawa, do dzisiaj rząd niemiecki nie zgodził się na przeniesienie ciała Bandery na Ukrainę i proszę zobaczyć, że mimo, że wszyscy mówią Bandera, Bandera, nadal jest na terenie niemieckim, więc myślę, że to jest jednak takie inne podejście, żeby nie doprowadzić do kolejnego konfliktu. No i niestety muszę pokazać grekokatolików obecnych. To jest poświęcenie pomnika Bandery w 2007 roku we Lwowie, gdzie arcybiskup, nadal tam urzędujący, greckokatolicki, Ihor Woźniak, nazwisko polskie, ale Ukrainiec, powiedział, że Bandera jest wzorem do naśladowania dla kleryków i w ogóle dla wiernych. No i ten pomnik z taką pompą został wtedy poświęcony, no co jest moim zdaniem już absolutnie niezrozumiałe i myślę, że to mi żal ogromnie cerkwi, że ona się nie może z tym rozliczyć. Jeszcze jedno zdjęcie, przepraszam. To jest pomnik, który jest zakazany, wyklęty pomnik w Polsce, ufundowany przez Polonię Amerykańską, wykonany przez pana profesora Andrzeja Pityńskiego, który niedawno został oznaczony Orderem Orła Białego, bo jest także autorem pomnika Katyńskiego w New Jersey. No i pan profesor mówił mi, że o ile udało mu się przełamać głupotę w Stanach Zjednoczonych, żeby tego pomnika nie kasowano, tak w Polsce pomnik od 2 lat nie ma miejsca. Jest w Gliwicach, w zakładach odlewniczych. Ani złotówki nikt nie dał z rządu polskiego. Miał nawet stanąć w sanktuarium w Toruniu ojca Rydzyka, ale w ostatniej chwili się władze kościelne wycofały. Miał być w Jeleniej Górze, miał być w Rzeszowie. Nie ma tego miejsca. No i to jest niesamowite, że ten pomnik, który no, właśnie nasi polonusi, rodacy ufundowali, który został wykonany w czynie społecznym przez pana profesora Pityńskiego, no, nie może się zdobyć. Więc to też jest takie pokazywanie, pozwolę sobie tym zakończyć, no jeszcze może ten ostatnie, że my też upamiętniamy sprawiedliwych Ukraińców. Tutaj są tablice po polsku i po ukraińsku upamiętniające te ofiary. To jest Kałków Kogodowa, to jest Starachowice, sanktuarium.
Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Przepraszam, że przeciągnąłem, ale już myślę, że te zasadnicze rzeczy. Jeżeli ktoś ma pytanie krótkie, ja się też spieszę, państwo się spieszą, ale może szybciutko jeszcze coś powiemy sobie. Tak, dziękuję bardzo. Jest taka, że ksiądz zna tę sprawę, bo myśmy rozmawiali w Łożycy kiedyś, ale tu ksiądz pominął, ja nie wiem, czy to znaczy tego, bo chodzi, czy ksiądz sprawę opracował odnośnie Czarnego Lasu Stanisławów, 450 nauczycieli i profesorów. Znaczy w mojej książce, którą państwo tu macie, nie zapomnij, to jest wymordowanie nauczycieli w lipcu i sierpniu 1941 roku, gdzie Ukraińcy układali tak zwane listy poskrypcyjne wszystkich nauczycieli i szkół podstawowych i średnich i w Czarnym Lesie zostali wymordowani przez gestapowców. Tak podobnie jak profesorowie we Lwowie. Podobny sposób profesorowie licealni w Krzemieńcu. Z mojej klasy, ja mam zdjęcia, mam tak. Z mojej klasy dyrektor, nauczyciele, dyrektor, to znaczy ja mogę przekazać te wszystkie materiały. Bardzo chętnie, proszę i do IPN-u i tu jak najbardziej. Sprawa mordów czarnych. Sprawa, że dwóch Krugerów, tych Szwabów, czyli gestapowców, robiło przesłuchania, ale ukraińscy, policja ukraińska ich rozstrzeliwała razem z Niemcami w Czarnym Lesie na tym. Ja już szczegółów nie pamiętam, odsyłam do tej książki Nie zapomnij o kresach, bo tam ta sprawa całego mordu jest dokładnie opisana, bo brat stryjeczny mojego dziadka, Kajetan Isakowicz, nauczyciel łaciny, został tam rozstrzelany, więc o tyle jest mi to bliskie. Z mojego kuzyn też, mój kuzyn, mój Kasztelewicz, czyli mój ojciec chrzestny mój Kasztelewicz, on był majorem był przed wojną znaczy, i tam też. Ale proszę księdza, jeszcze taka rzecz. Tutaj ja jestem przewodniczącym Związku Żołnierzy Armii Krajowej i przewodniczącym Rady Kombatantów Lubuskich. I jest taka sprawa, że u mnie sekretarz był pułkownik Kostkiewicz. Nie wiem, czy pan, czy ksiądz pamięta. Proszę pana, takie szczegóły to jest mi trudno odpowiadać. Nie, ale on opowiadał takie sprawy, bo mój ojciec był profesorem Akademii Lwowskiej. Tak. I w trzecim rzędzie siedział Bandera, się uczył. On tam był na tym studium. W muzeum zachowała się cała duch. A za nim siedział właśnie ten Kostkiewicz. On to opowiadał te wszystkie sprawy. Zachowała w tym muzeum ciekawą rzeczą, bo mam fotosy wszystkich tych rzeczy. Zresztą jeden z Polaków to sfotografował. Ciekawe, że są wszystkie dokumenty jego. To znaczy wszystkie, szkolne, maturalne, indeks. Nawet dokumenty, na jakich się ukrywał po 45 na nazwisko polskiej ofiary Stefana Pająka. Więc to jest ciekawe, że to się nawet maszyna do pisania się jego zachowała. No ale to już jest takie szczególik. A jeszcze pytanie, bo może by ksiądz coś pomógł, bo ja mam 4 tomy po 1000 stron na te tematy banderowskie wszystkie. To znaczy trochę materiał. Pana Siekierki już nie ma, ale byłem w Uniwersytecie Zielonogórskim, chciałem przekazać. Nie chcą tego w ogóle przyjąć, bo nie ma takiego wydziału i to wszystko tam. Trudno mi powiedzieć, ale przez IPN i plus Stowarzyszenie Pana Siekierki plus Idę Huta Pieniacka jak Zielona Góra, to na no, tym. Dobrze, bardzo dziękuję się bardzo. No, jeszcze to. No właśnie, bo już czas. Wiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy księdzu Tadeuszowi Sakiewiczowi za wspaniałe wystąpienie. To spotkanie, jego przebieg pokazało, że brak jest nam czasu na to, żeby o sprawach, które nas zainteresowały, żebyśmy mogli porozmawiać na spokojnie. To jest wyzwanie na następny rok. Dziękując państwu za uczestnictwo w tym spotkaniu, chciałbym państwu i sobie życzyć, żebyśmy spotkali się za rok na uroczystościach w Hucie Pieniackiej, ale także tu w Warszawie,
i aby na tych uroczystościach było znacznie więcej osób i szkół, które dzisiaj, nie wiem dlaczego, w centrum Warszawy zupełnie nieobecne, i polityków, którzy nie boją i nie wstydzą się słowa ludobójstwa. Tego Państwu i sobie serdecznie życzę. Szanowny Panie Prezesie, pozwolę sobie w imieniu członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka, sympatyków, serdecznie podziękować za dzisiejszą uroczystość, za obchody 75. rocznicy Zagłady Huty Pieniackiej. Serdecznie dziękuję księdzu Tadeuszowi, który niestrudzenie uczestniczy we wszelkiego rodzaju konferencjach. I to był znak, że należy skończyć. Bardzo dziękuję.